Dobry wieczór, moi drodzy. Mam nadzieję, że wszyscy już jesteśmy na miejscu, a nas i dobrze widać, i dobrze słychać. Jak zawsze zacznę od tego, że jeżeli nie widać nas dobrze, albo nie słychać nas dobrze, to od razu piszcie na czacie i będziemy starać się jak najszybciej ten problem naprawić. Bardzo miło mi przywitać Was na 284. spotkaniu warszawskiej grupy użytkowników Java. Tym razem jesteśmy razem tutaj z Krzysztofem Ślusarskim, który zaprasza nas na czwartą część swojej wielkiej przygody z profilingiem, tym razem Continuous Profiling za darmo, nazwa bądź chwytliwa. Witam również Agnieszkę, która jest przedstawicielką firmy Brightnet, firmy, dla której pracuje Krzysztof i dzięki której jesteśmy tutaj dzisiaj, dzięki której będziemy mieli również mnóstwo przykładów, które Krzysztof będzie w stanie dzisiaj zaprezentować i zobrazować te wszystkie problemy, o których mówi od wielu już tygodni i na przykładzie których uczy nas na temat profilingu. Tak jak wspomniałem, jesteśmy tutaj dzięki firmie Brightnet i firma Brightnet ufundowała też dwie nagrody niespodzianki, o której już za chwilkę powiem, więc czekajcie na więcej szczegółów. Na pewno wasza aktywność na naszym czacie będzie doceniona, a tą aktywność jak zawsze doceniają firmy JetBrains, od której mamy licencję na ich oprogramowanie, firma Decerto, w której możecie wygrać książki o programowaniu i tematykach takich podobnych, oraz stacja IT, która oferuje swoje jednodniowe szkolenia dla osób, które właśnie dzisiaj będą się udzielały na naszym czacie. Jeżeli chcecie się z nami skontaktować, jest tu pełna lista. Zapisujcie sobie, pauzujcie i kontaktujcie się z nami na każdy temat, na który chcielibyście się z nami porozmawiać. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby z wami rozmawiać, więc jeżeli macie pytania, podpowiedzi, propozycje, zapraszamy do kontaktu. Ode mnie to na tę chwilę wszystko i przekazuję głos Agnieszce. Cześć, cieszę się, że mogę wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu. Tak jak słyszeliście, ja mam na imię Agnieszka i będę mieć dzisiaj przyjemność opowiedzieć Wam troszkę więcej o firmie Brightnet z naciskiem na dział technologii Java. Także zapraszam, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną te kilka minut. Tytułem wstępu trochę, że tak powiem, o liczbach, o naszej historii. Istniejemy od 2006 roku, więc łatwo policzyć, że w tym roku firma Brightnet obchodzi swoje 15-lecie. Jest to wyjątkowa okazja, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecną sytuację. Bardzo się cieszymy, że dalej się rozwijamy. I na ten moment tak naprawdę mamy w swoich szeregach już ponad 800 specjalistów z różnych technologii, z różnych specjalności. I mamy również 6 oddziałów w 5 miastach. Jest to Warszawa, Lublin, Kielce, Poznań, Białystok. W Lublinie mamy 2 siedziby, stąd ta, powiedzmy, różnica liczbowa. I w czasie tych 15 lat udało nam się osiągnąć naprawdę kilkanaście, sporo tak naprawdę fajnych sukcesów i nie chodzi tylko o jakieś na przykład realizacje, o nasze projekty, o pozyskanych klientów i krajowych, i zagranicznych, ale również jesteśmy bardzo dumni, że w zasadzie na stałe zagościliśmy w czołówce najlepszych firm w branży IT, co jest dla nas właśnie bardzo dużym sukcesem. Wspomniałam troszkę o klientach, tutaj oczywiście nie wszyscy, niemniej wybrałam kilku, powiedzmy, przedstawicieli z różnych branż, zwłaszcza właśnie, aby przedstawić, jak szeroki zakres naszej działalności można tak naprawdę odczuć w różnych branżach. Właśnie mamy i sektor publiczny, i bankowość, branżę e-commerce, również taką szeroko pojętą branżę rozrywkową. I oczywiście programiści języka Java są obecni tak naprawdę chyba u każdego z naszych klientów i mają okazję się rozwijać w każdym z tych sektorów. Jeśli mieliście okazję również oglądać, powiedzmy, poprzednią edycję, w której występowała Monika, również tutaj z Brightnet, moja koleżanka z działu, to od razu zauważycie, że tutaj nasze technologie się znacznie rozrosły i że teraz faktycznie ten przekrój jest jeszcze bogatszy, jeszcze pełniejszy, a to dlatego, że właśnie staramy się zawsze podążać za zapotrzebowaniem całej branży, zapotrzebowaniem naszych klientów, ale również w tą stronę, w którą chcą się rozwijać nasi konsultanci, specjaliści. Tak naprawdę
z każdej dziedziny i mocno tutaj wspieramy wszelkiego rodzaju takie, powiedzmy, chęci rozwoju i BrightNet, dobry klimat do rozwoju, to nie jest tak naprawdę tylko hasło, ale jak widać faktycznie to się dzieje. I taką składową częścią naszego sukcesu, tego rozwoju, o którym wspominałam, są przede wszystkim ludzie, atmosfera, która jest dla nas bardzo ważna i mimo obecnej sytuacji, tego, że dużo osób pracuje zdalnie, dalej staramy się podtrzymywać takie przyjazne kontakty, przyjazną atmosferę i świętujemy mniejsze i większe okazje, jakieś, no nie wiem, na przykład tutaj widzicie, jak świętowaliśmy Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek, osobiście dla mnie najważniejsze święto w roku i oczywiście takie codzienne kontakty z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych i z zachowaniem bezpieczeństwa nas wszystkich. Tak troszkę to było tytułem wstępu i takie informacje, powiedzmy, ogólne. Teraz już chciałabym przejść do clou całego naszego spotkania i przybliżyć Wam troszkę informacji o dziale Java w firmie BrightNet. I jest to tak naprawdę jeden z największych działów w firmie. Aktualnie liczy sobie już około 130 specjalistów. I podejrzewam, że właśnie sami najlepiej wiecie, że tutaj zapotrzebowanie, zainteresowanie technologią Java jest ogromne i tak naprawdę niesłabnące. I dlatego staramy się stale powiększać, że tak powiem, szeregi tego działu i również do tego dopinguje nas zapotrzebowanie i klientów, i ogólnie branży. Staramy się również postawić na najnowsze technologie, na taki, powiedzmy, fajny stos technologiczny i tutaj warto jest wspomnieć, że nasi konsultanci mają okazję skorzystać z, nie wiem, na przykład Spring Boot, String, JPA, Hibernate, Java 8, oczywiście również, że tak powiem, w górę te najnowsze edycje, najczęściej również Java 11, ale również Kotlin, który cały czas zyskuje na popularności i jest używany na przykład w firmie Allegro, czyli takim największym naszym przedstawicielu w branży e-commerce. Serwisy REST również tworzymy zarówno korzystając z JAX RS, jak i ze Springa MVC. Warto wspomnieć też o sekcji testów i tutaj korzystamy oczywiście z JUnit, EasyMock, Spoka. Bazy danych, no to przeważnie oczywiście przeróżne bazy oraklowskie, ale również PostgreSQL, przepraszam, zawsze mam tutaj trudności z wymową. I kładziemy oczywiście bardzo duży nacisk na wydajność, przez co nie jest nam obcy tuning JVM. Wspomniałam wcześniej troszkę o przekroju branż, jakie reprezentują nasi klienci i warto jest właśnie wspomnieć, że specjaliści Java w firmie BrightNet mają możliwość w zasadzie pracy u każdego z naszych klientów, mają okazję poznać specyfikę projektów zarówno z sektora publicznego, jak i z sektorów prywatnych, finanse, bankowość, e-commerce, właśnie obsługa klienta, czy taka, powiedzmy, szeroko pojęta rozrywka. I to wszystko w duchu tej naszej przyjaznej atmosfery, ponieważ w każdym teamie u każdego klienta dalej mocno stawiamy na kontakt i na integrację. Teraz już troszkę tak przechodząc do szczegółów, wspomniałam o branży e-commerce i tutaj chciałabym troszkę więcej powiedzieć o właśnie firmie Allegro. I członkowie naszego właśnie działu Java zajmują się tworzeniem zaawansowanych narzędzi wykorzystywanych przez dział finansowy. Również wspierają team obsługujący sprzedawców. I jednym z takich projektów, który myślę, że wszyscy poniekąd kojarzymy, jest ten abonament Allegro Smart, który właśnie polega na możliwości kupowania produktów z darmową dostawą, jeżeli oczywiście te towary wpisują się odpowiednio do programu. Również tutaj wspieramy kwestie programu Smart od strony sprzedawcy, ponieważ sprzedawcy również muszą spełnić odpowiednie kryteria. I tak pokrótce, no to można powiedzieć, że rozwijamy klasyfikator właśnie sprzedawców Smart, klasyfikator ofert i narzędzia przeliczające dobowo zmiany u sprzedawców i zmiany ofert. Pozwoliłam sobie również tutaj zawrzeć
że tak powiem, poziomy, jakie reprezentują nasi konsultanci. Najczęściej właśnie są to seniorzy bądź właśnie profowie. I technologie, jakich używamy, no to ewidentnie właśnie Kotlin, Spring, pojawia się Java, Kafka i oczywiście jeszcze inne, w których można się dalej rozwijać. I drugi przykład, na jaki chciałabym zwrócić uwagę, to firma IGT, czyli taka szeroko pojęta branża rozrywkowa, gry loteryjne. I tutaj są to realizacje tak naprawdę funkcjonalności biznesowych, ale tak powiedzmy na cały świat, powiedzmy globalnie. Czyli mamy tutaj Czechy, Belgię, Nową Zelandię, Stany Zjednoczone. I mówiąc o Stanach, to warto właśnie zwrócić uwagę na te realizacje w Teksasie, w Indianie i w Pensylwanii, gdzie właśnie wdrażano nowe systemy, na przykład nowy system sprzedaży iGaming, iLottery, bądź uaktualniano, robiliśmy upgrade już istniejącego systemu, ale do nowej platformy wraz z nowymi funkcjonalnościami. Jeżeli chodzi o takie realizacje krajowe, no to też na pewno wszyscy kojarzą gry Lotto i tutaj mieliśmy okazję zajmować się online wageringiem, co też właśnie znacznie uprościło użytkowanie i zaangażowanie się, powiedzmy, w właśnie te gry Lotto. Oczywiście również tutaj technologie, jakie pozwoliłam sobie tak pokrótce zawrzeć, no to jest Spring Boot, który już wcześniej wspominałam, oczywiście Java, Hibernate, ale również JBoss i Docker się tutaj pojawia. Przy użyciu tych technologii staramy się tworzyć rozwiązania pudełkowe, które tak naprawdę powinny w dużej mierze spersonalizować produkty, usługi i no wiadomo, to oczywiście jak najbardziej poprawia efektywność, przyjemność użytkowania i zaspokaja potrzeby klientów. To tak naprawdę pokrótce. Szczerze mówiąc, nie chciałabym tutaj zajmować się dużo czasu przed takim głównym momentem całego spotkania. Niemniej oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście może dołączyć do naszego zespołu Java, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu. I ja i moje koleżanki z działu bardzo chętnie odpowiedzą na pytania, jakie się pojawią. Tutaj załączam kontakt do siebie, czyli mój bezpośredni adres mailowy, ale również adres do naszego działu HR. Zapraszam również do odwiedzenia i obserwowania profili firmy Brightnet w social mediach, na LinkedInie i oczywiście do odwiedzania naszej strony internetowej. Ja ze swojej strony jak najbardziej zapraszam do rozmów. Mam nadzieję, że będę miała okazję właśnie tutaj z Wami porozmawiać nie tylko o tych projektach, o których opowiedziałam pokrótce, czyli Allegro i IGT, ale również o innych ciekawych ofertach i projektach właśnie związanych z językiem Java. Tymczasem tak naprawdę to na ten moment tyle ode mnie. Niemniej tutaj też Wojtek wspominał o niespodziance, więc pozwolę sobie jeszcze troszkę zostać i niebawem też zdradzę dokładnie Wam jeszcze o co chodzi. Otóż to dlatego. Tak, jak zawsze zachęcam do tego, żeby być aktywnym. Ja tutaj sobie pozwoliłem znaleźć zdjęcie wyników naszego ostatniego konkursu. Konkursu, który przebiegł pod hasłem Hawajska i UBK dla wszystkich. Bądźcie aktywni, udzielajcie się właśnie podczas dyskusji merytorycznych, zadawajcie pytania, rozmawiajcie ze sobą. O to tu jesteśmy, o to tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. My na pewno coś jeszcze w trakcie spróbujemy przygotować, ale Brighton już pozwolił sobie przygotować dla Was dwie niespodzianki, znaczy będziemy mieli do rozdania dwa kody do sklepu Amazon na kwotę 150 zł. Jedno pytanie padnie od Krzysztofa w trakcie prezentacji lub po prezentacji, będzie dotyczyło właśnie jej, więc słuchajcie uważnie. Natomiast pierwsze pytanie zada właśnie Agnieszka. Wy odpowiadajcie na czacie i pierwsza osoba, której odpowiedź, poprawna odpowiedź pojawi się na czacie, będzie zwycięzcą, więc jak najbardziej zadanie na refleks czas się tutaj liczy. Powiedziałem chyba wszystko, więc Agnieszko, jakie jest pytanie? Okej, pytanie brzmi, w jakim mieście otworzyliśmy nasze pierwsze centrum kompetencyjne firmy Brightnet?
w jakim to było mieście. No właśnie, my tutaj na pewno będziemy czekać na odpowiedzi. Mamy opóźnienie wynikające z tego, że transmitujemy na żywo, więc odpowiedzi niech spływają, a za chwilę będziemy je analizować. Mam nadzieję, że poprawna odpowiedź już została napisana. Widzę, że została zapisana, widzę, że Piotr Stachurski jako pierwszy poprawnie odpowiedział, tak, jest to Lublin. Agnieszko, potwierdź, ale wcześniej rozmawialiśmy, że jest to Potwierdzam. Lublin. Potwierdzam. Więc Piotrze, napisz do nas, zaraz napiszę na czacie maila, na którego proszę cię, żebyś do nas napisał wiadomość. Drugie pytanie, drugi voucher czeka na was i słuchajcie Krzysztofa, bo to z jego ust to pytanie padnie. A ja w tym momencie chciałbym podziękować Ci, Agnieszko, za tą prezentację. Mam nadzieję, że zostanie z nami podczas dzisiejszej prezentacji Krzysztofa. Już padło, widziałem jedno pytanie, czy znajdzie się coś dla Fullstacka, więc być może Twoja skrzynka już zapełnia się pytaniami od naszych uczestników dotyczących ofert Waszej pracy. Niemniej jednak dziękuję bardzo Tobie i całej firmie Brighton za wsparcie. A to jest chyba właśnie ten moment, w którym przechodzimy do Krzysztofa. Krzysztofie, zanim całkowicie przekażę Ci głos, zanim jeszcze jedno pytanie, które zapomniałem zadać na początku. Jak rozumiem, wszystkie pytania, które się pojawią, zadam Ci na koniec, czyli sesji jak, Q&A. Jak zawsze. Tak właśnie przypominam sobie, że no nie masz czasu nigdy, żeby zatrzymać się w trakcie swojej wyścigówkowych prezentacji, więc tak jak wspominałem, Agnieszko, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Gratuluję wygranej od razu. Scena jest Twoja. Dobra, cześć. Dzięki, że przybyliście na moją kolejną prezentację o profilingu. Dla tych, którzy mnie nie znają, 10 sekund o mnie. W dużym skrócie programuję od 1992 roku, więc już trochę czasu to robię, a zawodowo z JVM-em jestem związany od 2006 roku. Obecnie jestem programistą Java, team leaderem i architektem w Brightnecie, a poza 8-godzinnym trybem pracy zdarza mi się czasami przeprowadzać szkolenia, profilować i diagnozować awarie produkcyjne przeróżnych aplikacji. I przechodząc już teraz do meritum, na początek dla tych, co nie widzieli pierwszej części, wyjaśnienie, czym dla mnie jest profiling. Dla mnie profiling to po prostu zrozumienie i wszystkie narzędzia, które sprawiają, że ja rozumiem bardziej, jak moja aplikacja działa, to są dla mnie narzędzia profilujące. I dzisiaj chcę Wam pokazać, czym jest profilowanie w trybie ciągłym i na początek zaczniemy od tego, jakie problemy za pomocą takiego profilowania możemy związać. Po pierwsze, profilowanie w trybie ciągłym umie nam rozwiązać typowe problemy, które rozwiązuje też zwykły profiling, czyli na przykład, że nasza aplikacja działa za wolno albo zjada za dużo jakiegoś zasobu. To wszystko możemy normalnie profilować, ale profilowanie w trybie ciągłym również nam te problemy rozwiązuje. Drugi problem, który jest bardzo, gdzie continuous profiling jest bardzo użyteczny, to diagnoza degradacji wydajności, na przykład po wdrożeniu. Nasza aplikacja działała super, nagle robimy nowe wdrożenie na produkcję i przestaje już działać z taką wydajnością, jakbyśmy chcieli. A trzeci gdzie profilowanie ciągłe jest bardzo użyteczne, trzeci punkt to awarie produkcyjne. I na przykładzie awarii produkcyjnych bardzo chyba najłatwiej jest wyjaśnić, czym jest to profilowanie w trybie ciągłym. Bardzo często jest tak, że jak dochodzi do jakiejś awarii produkcyjnej, to zanim deweloper zasiądzie do swojego komputera i zacznie diagnozować, co z tą jego aplikacją się dzieje, to administrator na przykład już tą aplikację zrestartował, przez co utraciliśmy stan tej naszej maszyny wirtualnej, w której ona działała niewydajnie i wtedy bardzo często jest tak, że chcielibyśmy cofnąć czas, cofnąć się do przeszłości, żeby móc się podłączyć jakimiś dodatkowymi narzędziami i zobaczyć chociażby kilka zrzutów wątków, co ta nasza maszyna wirtualna Java robiła w momencie awarii. No, DeLoreana można kupić, ale tego feature'a powrotu do przeszłości jeszcze nie ma w nim zaimplementowanego, więc trzeba sobie radzić trochę inaczej i będziemy korzystali tutaj z patentu, który de facto istnieje już od wielu lat w branży lotniczej. W branży lotniczej, jak samolot spada, no to niestety też się dzieje, to nie jest tak, że oni tam dokładają logów, czy to włączają kolejne jakieś narzędzia i wysyłają identyczny samolot w przestworza tylko po to, żeby też spadł i dzięki tym dodatkowym logom mogliby diagnozować, co się dzieje. W branży lotniczej już od dawna stosowane są tak zwane czarne skrzynki. Czarna skrzynka nagrywa non-stop, co się dzieje w tym samolocie, a użyteczna jest tylko wtedy, kiedy dochodzi do jakiejś awarii.
Więc i ta właśnie czarna skrzynka to jest różnica między zwykłym profilingiem a profilowaniem w trybie ciągłym. W profilowaniu w trybie ciągłym zrzucamy jakieś dane, które nas interesują non-stop, a używamy ich tylko wtedy, kiedy są nam potrzebne. I tak naprawdę jak mamy taki typowy stos wywołań, gdzie mamy sprzęt, nad tym mamy system operacyjny, nad tym JVM-a, nad tym framework i nad tym aplikację, to my tak naprawdę ten patent profilowania ciągłego trochę każdy z nas stosuje. Na poziomie systemu operacyjnego mamy masę metryk odnośnie sprzętu i też jakichś innych bebechów systemu operacyjnego. Na poziomie JVM-a mamy logi, o tym jak użyteczne są logi JVM-a, o tym mówiłem bardzo dużo w części trzeciej. JVM też nam wystawia po JMX-ie bardzo dużo danych, wszystkie frameworki też mają swoje logi, też wystawiają dane po JMX-ie, no i oczywiście nasza aplikacja, też mamy swoje logi, też możemy wystawiać po JMX-ie przeróżne dane i możemy na przykład zaprząc jakieś narzędzie, które po tym JMX-ie ze wszystkich warstw nam też będzie taką naszą customową czarną skrzynkę budować, z której oczywiście nie będziemy patrzeć, co tam się dzieje cały czas, tylko właśnie w momencie awarii. Podobnie jest tak naprawdę z naszymi logami aplikacyjnymi. Przecież to nie jest tak, że my mamy na jednym monitorze logi aplikacyjne na produkcji i patrzymy się w nie non-stop, tylko wtedy, kiedy naprawdę musimy do nich patrzeć, tam zaglądamy, czyli najczęściej właśnie jak są jakieś problemy funkcjonalne lub wydajnościowe. I to, co sobie dzisiaj dołożymy do tego, co pewnie już każdy z nas w jakimś stopniu w swoich aplikacjach ma, to stosy. Będziemy chcieli, żeby potrzebujemy, na dzisiejszym wykładzie potrzebujemy narzędzia, które będzie nam w efektywny sposób zrzucało jak najczęściej stosy wszystkich wątków naszych aplikacji i generalnie całego JVM-a. I teraz, żeby takie narzędzie mogło być użyte w trybie ciągłym na produkcji, bo ja generalnie przez profilowanie ciągłe rozumiem profilowanie ciągłe na produkcji, ale też na teście, ale przede wszystkim na produkcji, to co musi mieć taki profiler, żeby można było go na produkcji uruchomić? Po pierwsze, on musi mieć niski narzut na wydajność. Nie może być tak, że narzędzie, którego chcemy używać do poprawy wydajności, to wydajność tak degradowało, że tej aplikacji nie da się używać. Drugie, co musi mieć, to musimy móc interpretować wyniki tego profilera później. Czyli to nie chodzi o to, żeby mieć powiedzmy 100 JVM i podpiętych 100 jakichś profilerów non-stop i jak się jakaś JVM-ka zwali, to na konkretną instancję, gdzie jest podpięty profiler, się logować i patrzeć, co tam się działo. Nie, chcemy mieć właśnie taki coś właśnie w stylu loga, gdzie profiler nam będzie odkładał dane, a my jak będziemy tych danych potrzebować, to będziemy je mogli sobie zgrać na nasz komputer i je po prostu zinterpretować. I trzecie, ten soft musi być stabilny. Nie może być tak, że ten profiler będzie nam co chwilę JVM-a wykładał na produkcji, bo to też traci sens. Generalnie taki profiler by był przyczyną pewnie większej liczby awarii, niż dzięki niemu moglibyśmy ich zdiagnozować. I jaki mamy wybór, jeżeli chodzi o rozwiązania darmowe? Po pierwsze, mamy wbudowanego w Java Flight Recordera i teraz skrót JFR ma dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to wbudowany w Java Flight Recorder, a drugie znaczenie to jest format pliku. W tym kontekście mówię tutaj o Flight Recorderze, który jest wbudowany w Java i to jest jedna z opcji. Też możemy taki patent profilowania ciągłego uruchomić za pomocą tego narzędzia. Drugim typem narzędzi są profilery, które zaczynają swoją pracę od systemu operacyjnego. Jest to na przykład Perf lub IBBS. I do tego potrzebujemy dodatkowego narzędzia w postaci perfmap agenta. O tych toolach również mówiłem już na warszawskim Jugu, na spotkaniu numer 2 o profilingu, więc jak ktoś ma ochotę poznać te narzędzia, to zapraszam tam. I oczywiście, jak pewnie większość z was się domyśla, ostatnim moim ulubionym narzędziem jest Async Profiler. I dużo osób mnie pyta, dlaczego ja nie używam JFR-a do tego celu. Jest wbudowany w Java, więc dlaczego go nie używać? Po co nam software jakby jeszcze od jakiejś trzeciej firmy, czy jeszcze w tym przypadku od trzeciej osoby tak naprawdę. Tu jest świetny przykład Andrzej Pangina, dlaczego JFR czasami zawodzi. Mamy jakąś tutaj zwykłą klasę, która ma jedną metodę main i to ona działa na string builderze, robi jakiegoś appenda i delete'a. Jeżeli sobie uruchomicie tą klaskę i uruchomicie na nim flight recordera, to możecie zobaczyć na przykład, że on da radę zrzucić tylko, w moim przypadku, jak go uruchamiałem, zrzucił tutaj tylko 3 próbki w ciągu jednej minuty. 3 próbki w ciągu minuty jest to bardzo mało. Flight Recorder generalnie nie umie zrzucać stosów, jeżeli wasz kod obecnie na szczycie wątku, na szczycie stosów aktualnie wykonywanego wątku są jakieś bebechy JVM-a. Wtedy niestety Flight Recorder się gubi i takich stosów wam w ogóle nie pokazuje. Im
miałem kiedyś przykład taki produkcyjny, gdzie uruchomiłem flight recordera na 10 minut. Aplikacja miała około 200 wątków uruchomionych i wylądowałem chyba z 50 próbkami. Było to tragicznie mało i kompletnie nic mi to nie dało, bo po prostu straciłem tylko czas. Dlatego ja nie używam flight recordera, ja wolę właśnie użyć async profilera. I teraz jak ja tego używam? U mnie w moich aplikacjach async profiler chodzi non-stop. I nie jest tak, że ja go tam wyłączam, on jest uruchomiony zawsze. On zrzuca do katalogu continuous pliki w formacie JFR, tutaj mówię już teraz o formacie pliku, nie o flight recorderze wbudowanego w Java, tylko teraz o formacie pliku, i działa w trybie wall clock. Tryb wall clock, w odróżnieniu od trybu CPU, mierzy nam, gdzie użytkownik naszej aplikacji traci czas. Bo to generalnie, ja pracuję obecnie w Generali i w Generali najważniejszym naszym zasobem jest tak naprawdę czas użytkownika, który siedzi przed komputerem i chcemy ten zasób jakby optymalizować. Zrzucam tutaj output z profilera co 60 sekund i trzymam przez 24 godziny. I ten katalog z tymi logami z profilera, z tymi zrzutami, jest dla mnie właśnie bardzo użyteczny w momencie diagnozy jakichś awarii. Natomiast do tego, żeby móc porównywać między kolejnymi wersjami lub dniami degradację wydajności, 10 minut z każdego dnia przerzucam do katalogu Archive, oczywiście w tym samym formacie, i trzymam te logi przez 30 dni. I to zajmuje mi na dysku od 1 do 3 GB, w zależności od JVM-a, i to jest w taki sposób ja generalnie używam tego profilera w moich aplikacjach. I teraz czemu format JFR? W poprzednich prezentacjach bardzo dużo pokazywałem wam format Collapse Stack, natomiast format JFR jest to format binarny, który zawiera następujące informacje. Macie timestamp, macie oczywiście stack trace waszego zrzuconego wątku i poza tym macie nazwę wątku plus jego stan. To, co jest więcej tutaj niż jest w formacie Collapse Stack, to timestamp plus stan wątku. I po tych dwóch danych mogę sobie potem dodatkowo filtrować, co bywa bardzo użyteczne, o czym się jeszcze dzisiaj przekonamy. I teraz dobra, jak to uruchomić? Jak takiego async profilera uruchomić w trybie ciągłym na maszynie produkcyjnej? Najprostszy sposób, uruchamianie z Basha, ja od tego zaczynałem i jak czasami jestem proszony o to, żeby zdiagnozować na jakimś serwerze i na którym mam po prostu wjazd po SSH, to właśnie robię to, najczęściej robię to w ten sposób, czyli mamy pętlę w Baszu, która odpala nam async profilera w trybie wall, w co minutę nam tutaj wyrzuca do pliku z nową nazwą, czas trwania 60 sekund, no i to jest nazwa klasy. To jest najprostszy sposób, tak jak mówię, ja od tego zaczynałem, potem przenieśliśmy się na jakieś krony, no ale generalnie z Basha też da się tym sterować. Drugi sposób dla tych, którzy nie mają wjazdu na produkcyjne maszyny po SSH i nie mogą uruchamiać takich skryptów z Basha, Async Profiler ma opublikowane w Maven Central swoją bibliotekę, która pozwala wam w Javie po prostu uruchamiać kolejne wywołania Async Profilera i też wtedy, jak zaimportujecie to do swojego kodu, to macie dostęp do klasy Async Profiler i na tym obiekcie Async Profiler robicie po prostu metodę execute i dzięki temu możecie uruchamiać, zatrzymywać i robić wszystko z tym profilerem, tak jakbyście to robili z linii comment. A dla ludzi ze świata Springa i Spring Boota, razem tutaj z Michałem Rowickim napisaliśmy startera springowego. Jak sobie dołączycie taką zależność do waszego kodu, oprócz tego musicie jeszcze tylko wgrać binarkę profilera do odpowiedniego katalogu, to dokładnie ten patent, który mieliście kilka slajdów temu, z tym, że w katalogu Archive pojawia się, są trzymane logi przez 30 dni, a w katalogu Continuous przez 24 godziny, to wszystko to ta biblioteka wam załatwia. Ja obecnie w moich aplikacjach u klienta w Generali właśnie używamy tego startera, i nie mamy z nim nawet na dzień dzisiejszy żadnych problemów. Czekamy z Michałem na to, aż Async Profiler zacznie publikować swoje binarki w Maven Central i jak to się stanie, wydamy wersję 2.0, gdzie nie będzie trzeba już wgrywać tych binarek na serwer, po prostu będzie to już jakby w ramach tego startera samo się wszystko działo. Teraz przejdźmy na chwilę do stabilności. Tak to jest uruchomić. Myślę, że to każdy ma teraz przekonanie, że to nie jest nic trudnego, żeby to zrobić, szczególnie jeżeli ktoś jest z tego świata Spring Boota. Teraz chwilę o stabilności. Te wszystkie aplikacje, gdzie działa ten nasz starter, są obecnie napisane w Java 11. Jest to jakaś tam odnoga od oraklowego hotspota. I obecnie mamy ponad 2 miliony uruchomień od wydania ostatniego fixa i
nie mieliśmy żadnej awarii spowodowanej działalnością tego profilera. Nie widzimy też absolutnie żadnego narzutu na wydajność. W tych naszych aplikacjach bardzo dużo czasu spędzamy w usługach zewnętrznych. Nie widzimy, nie możemy nawet stwierdzić, że to o 1% nam spowolniło aplikację. Generalnie mogę śmiało powiedzieć, że wydajność jest taka, jaka była przed włączeniem tego profilera w trybie ciągłym. I teraz, jakie mamy doświadczenia po wdrożeniu tego w Generali? Tak jak już mówiłem, działa to w Generali, to nie jest tak, że ja sobie 2 miliony razy uruchomiłem Async Profilera na tutaj moim laptopie i twierdzę, że jest stabilny. Nie, to działa na produkcyjnych systemach w Generali. I po tym, jak to uruchomiliśmy, co nam to dało? Jeżeli dochodzi do jakiejś awarii produkcyjnej, bo nam też się zdarza, no to diagnoza tej awarii, jeżeli to stosy wątków są do tego przydatne, trwa teraz jakieś 5-10 minut. Jeżeli są awarie, gdzie jest jakiś wyciek pamięci, to wiadomo, analiza heap dumpów trwa trochę dłużej, ale takich, tak powiem, pospolitych awariach, gdzie stosy wątków wystarczą, to 5-10 minut i już wiemy, co jest przyczyną awarii. Jeżeli chodzi o spadki wydajności, jeżeli między kolejnymi wersjami, to porównanie takich właśnie dwóch wersji aplikacji aktualnej z tym, co się działo w tym, jest w tym katalogu Archive, to nam zajmuje około 15 minut i również znajdujemy, jeszcze nam się nie zdarzyło, nie znaleźć przyczyny, dlaczego wydajność nam siadła. Jeżeli chodzi o takie jeszcze sukcesy, no to stosując po prostu biorąc te zrzuty z profilera, te aplikacje, gdzie, że tak powiem, zainwestowaliśmy trochę czasu, średnio udało się nam je przyspieszyć o 20%, więc to naprawdę jest taki, myślę, dobry wynik, szczególnie, że najczęściej to są jedna, dwie linijki kodu dodatkowe lub mniej takie przyspieszenie aplikacji dostajemy. Powiedziałem już o tym, że z 2 miliony razy to uruchomiliśmy i ani razu się nie wywaliło. Natomiast ta droga do stabilności nie była taka piękna, jakbyśmy chcieli. Mniej więcej pod koniec maja dostałem zgodę na to, żeby się pobawić tym Async Profilerem, tylko oczywiście te systemy, które my piszemy, no one robią hajs dla tej firmy, więc to nie robiliśmy tego tak, że testowaliśmy wszystko od razu na produkcji. Zaczęliśmy od testów na środowiskach deweloperskich, środowiskach testowych, zaczęliśmy profilować około kilkanaście JVM, jak już nie pamiętam, chyba z 12 ich było, i mniej więcej po miesiącu, ponad miesiącu testów odważyliśmy się i stwierdziliśmy, że wdrażamy to na produkcję. Żeby to miało jakiś większy sens, wzięliśmy aplikację, która miała naprawdę bardzo duży ruch i wzięliśmy taką aplikację, gdzie wywałka jednego węzła tej aplikacji nie miała żadnego wpływu na jego wydajność ani na użytkowników końcowych. Wzięliśmy aplikację, która była tak sklastrowana, że awaria jednego JVM-a by nic tam się, nikt by tego nawet nie odczuł, nikt by nawet tego nie zauważył, i właśnie zaczęliśmy to profilować w sposób ciągły jedną JVM-kę na produkcji. I z tego, co mi wiadomo, to było pierwsze na świecie wdrożenie Async Profilera w trybie ciągłym, w trybie wall. I no cóż, pionierów można poznać po tym, że mają dużo strzał w plecach. Następnego dnia cała JVM-ka nam się zawiesiła na tym jednym serwerze. Tak jak powiedziałem, wpływu żadnego biznesowego nie miało, pozostałe JVM-ki w klastrze przejęły ten ruch, użytkownik końcowy nawet tego nie zauważył. Ja zgłosiłem błąd dla Andrzeja Pangina, naprawił to błyskawicznie, chyba w ciągu jednego dnia. Wdrożyliśmy tą poprawkę, potestowaliśmy to na devie i teście przez chwilę, przy czym no, to tak, tylko się, żeby się upewnić, że nic tam złego nowego się nie stało. Uruchomiliśmy ponownie na tym jednej instancji na produkcji i po tygodniu znowu nam zawisła JVM-ka, tym razem z trochę innego powodu. Tutaj analiza była już trochę gorsza, bo trzeba było zejść aż do poziomu assemblera, żeby zrozumieć, dlaczego ten profiler zawisł, ale razem tam z Andrzej Panginem udało się znaleźć przyczynę, Andrzej naprawił i potem ponownie najpierw na teście i na środowiskach deweloperskich wdrożyliśmy, potestowaliśmy i wdrożyliśmy ponownie na jedną instancję na produkcji, i na produkcji działało to prawie miesiąc, po czym zakończyło się segmentation violation. Założyłem na to kolejny błąd i po naprawie tego błędu, on jest naprawiony, jeżeli mnie pamięć nie myli, w wersji 1.8.3, od tamtej pory sukcesywnie zwiększamy liczbę JVM, gdzie ten profiler chodzi, i tak jak już powiedziałem, mamy z 2 miliony uruchomień w tej wersji i ani jednego crasha spowodowanego profilerem nie było. Więc no, ale tak jak mówię, droga do tej stabilności lekka nie była. Przy okazji udało się tutaj kontrybuować trochę w ten open source'owy soft poprzez po prostu zgłaszanie błędów i pomoc w ich diagnozie. I dzięki temu możecie korzystać z tego Async Profilera w trybie wall w bardziej stabilnych okolicznościach. I generalnie to tyle, jeżeli chodzi o teorię na dzisiaj. Teraz już przejdziemy do przykładów.
I na początek zaczniemy od prostych przykładów, i będziemy robić coraz trudniejsze, a na koniec będzie mały bonus. Więc na początek mam pierwszą aplikację, którą będziemy profilować w sposób ciągły. To jest właściwie to jest kontroler postawiony na Spring Boot'cie. Co on robi? On wywołuje REST template'a, czyli wywołuje jakąś usługę restową z innej aplikacji, po czym tutaj otacza ją jakimś stopwatchem, żeby wypluć do loga, jak długo ta usługa działała. W dalszej części dzisiejszej prezentacji będę bardzo szydził z takiego mierzenia czasu odpowiedzi usługi. Zrozumiecie, dlaczego to nie jest czas działania usługi. Po czym wywołuje jakiś serwis i to tyle. Dobrze, ja teraz tutaj uruchomię tą aplikację na swojej tutaj maszynie tutaj wirtualnej. OK, i teraz co tutaj nam ten Continuous Profiler będzie pokazywał? Mam katalog logs i teraz w katalogu logs mam katalog first, który mi loguje wszystko, co wypluwa pierwsza aplikacja. Jedyne, co mi wypluwa Tomcat, to są access logi. Zaraz wam pokażę, jak one umieją być użyteczne. No i w katalogu profiler mam katalogi continuous i katalog archive, tak jak już powiedziałem. W katalogu continuous przekonfigurowałem tutaj tego mojego startera, żeby on co 10 sekund zrzucał ten wynik do pliku, żebyśmy nie musieli tracić czasu i czekać minutę, aż nam tutaj się wykręci ten profiler. No i dobrze. Kasujmy sobie te pliki, żeby tutaj nie było już śmieci. Mam przygotowany test w JMeterze, który puka nam tylko i wyłącznie w ten kontroler first. Konfiguracja tutaj jest zrobiona tak, że timeout na responsie jest 5 sekund i zobaczmy, jak to działa. Działa to teraz bardzo stabilnie, średni czas odpowiedzi jest około sekundy, tutaj maksimum jakieś doszło do półtorej, jeszcze wykasujemy, może tam jakieś kompilacje nowe się pojawiały, no i tutaj w miarę stabilnie to działa, około sekundy każde wywołanie tej usługi. I teraz ja tutaj na konsoli z boku wywołam coś magicznego zrobię. I widzimy, że nagle nam maksimum podskoczyło do 2 sekund. Dalej tutaj średnia jest w okolicy sekundy, ale maksimum nam podskoczyło do 2. No i to jest taka biznesowo, co może się zdarzyć w waszych aplikacjach, to że wszystkim aplikacja działa dobrze, a na przykład ktoś wysoko postawiony w waszej organizacji może mówić, że jemu działa wolno i ten jego wolne requesty gdzieś się gubią w tym gąszczu tych wszystkich requestów, które latają po aplikacji. I jak nam tutaj może z pomocą przyjść profilowanie ciągłe? Mam tutaj włączonego access loga. Access log jest dość biednie skonfigurowany, żeby też nie burzyć wam tutaj, żeby pokazać tylko to, co jest ważne. Access log, to co umie mieć, to co ja mam skonfigurowany, to datę zakończenia usługi. Przepraszam za time zone, no ale nie jest 13, tylko 19. Drugie, co jest bardzo ważne, to czas trwania usługi i trzecie, wątek, który tą usługę wykonywał. Z takiego access loga możemy sobie wygrepować te wątki, które chodziły dwie sekundy i widzimy, że może tak, żebyście mieli czelniej, widzimy, że były dwa requesty do kontrolera slash first, oba działały około 2 sekund i oba były wywołane w tej samej sekundzie. I teraz skopiujmy sobie wyniki profilera tutaj na mój komputer. Ja nie staram się w ogóle nie analizować takich rzeczy na produkcyjnych maszynach, nie chcę ich bez sensu obciążać, po to właśnie wrzucam to do takiego formatu, żeby móc to potem sobie przekopiować na mój komputer i bez obciążania maszyn produkcyjnych mogę sobie tutaj dokonywać wszelkich analiz, wszelkich transformat tego pliku, mogę robić co tylko chcę z tymi plikami i analizować to tak długo, jak tylko potrzebuję. I teraz mamy format JFR. Ja jestem fanem flame grafów, jak już pewnie niektórzy z was wiedzą, więc teraz chciałbym wiedzieć, to co tutaj się działo w tym wywołaniu, w tym konkretnym wywołaniu i dlaczego to trwało aż 2 sekundy. Ale żeby to zrozumieć, na początek warto by było zrozumieć, jak w ogóle ta aplikacja działa, gdzie ona traci czas, więc na początek przekonwertuję format JFR do formatu collapse, tak żeby z niego zrobić flame graph i robię to za pomocą mojego programu collapse JFR, on jest dostępny na moim GitHubie, więc śmiało możecie go ściągać.
I on bierze wszystkie pliki JFR z katalogu, tutaj opcja minus D, kropka, to bierze wszystkie JFR z katalogu i tworzy z nich dwa pliki w formacie collapsed. Tak, jeden to jest wall collapsed i to jest trip wall, a drugi to jest CPU collapsed. Tak jak powiedziałem, format JFR ma stan wątku i to jest po prostu przefiltrowanie tych wszystkich plików w formacie JFR po stanie wątku, że wątek aktualnie był w procesorze. To nie jest idealnie to, co wam może dać async profiler w trybie CPU, ale czasami jest to, że tak powiem, good enough, więc jak czasami tego trybu używam. I dobrze, odłóżmy to sobie w formie flame graphu. I zobaczmy, jak ta aplikacja działa normalnie, że tak powiem, średnio, jak ona działa. Teraz, jeżeli otworzycie flame graph, który powstał z trybu wall, to macie mnóstwo, że tak powiem, śmiecia, które was w ogóle nie interesuje. Tryb wall mierzy, pokazuje, co robił wątek na przestrzeni czasu. I teraz bardzo często jest tak, że wątek śpi i oczekuje na jakieś zadania i takie rzeczy was w ogóle nie interesują. Nas interesuje to, co robiły co robiły wątki naszej aplikacji w momencie, kiedy rzeczywiście użytkownik oczekiwał na odpowiedź. To, jak ja to robię, to wyszukuję, to mówiąc wprost, są najwyższe stosy na flame graphie. Ja szukam pierwszego klocka, od którego zaczyna się taki najwyższy stos, w tym przypadku jest to tutaj, i zaczynam po prostu filtrować po tej klasie. Ona zależy od frameworka, jakiego używacie, od serwera aplikacji, i ten mój tool, który tutaj widzicie, on też jest dostępny na moim GitHubie, też możecie go sobie śmiało ściągnąć. Możecie tutaj sobie pofiltrować stosy, że was interesują tylko te, które zawierają interesowały was tylko te zrzuty z profilera, które mają tą metodę socket processor base run, i w tym momencie cały ten szum dookoła znika, tak? I to jest jakby pierwszy krok, który ja robię. No i dobrze, poszukajmy sobie moich klas. Moje klasy mają KS w sobie i tutaj widzimy nasz właśnie first controller first. On wywołuje metodę get for object, czyli wywołuje usługę restową i na tej usłudze, jeżeli jesteście w tym przypadku na socket read 0, oznacza to, że oczekujemy na wynik usługi. Czyli 95% czasu moja aplikacja de facto czeka na wynik tej usługi, którą wywołuje controller first. Czyli to jest takie średnie działanie naszej aplikacji, a teraz zobaczmy, spróbujmy się dowiedzieć, co się działo w tych wywołaniach dwusekundowych, że było gorzej. Więc ponownie ten mój programik, który napisałem, on jest przygotowany dokładnie pod format access loga i możecie sobie przefiltrować z tych plików JFR, żeby właśnie wyciągnąć, co się działo w konkretnym takim wpisie z access loga. To, czego potrzebujecie, to po pierwsze datę zakończenia requestu, kopiujemy sobie, druga dana to czas trwania requestu i trzecia dana to identyfikator wątku. W tym momencie ponownie ta maszynka przemieliła wszystkie pliki JFR, przefiltrowała po tych danych, które mu przekazałem z linii comment, i teraz powinniśmy mieć już plik, który zawiera tylko to, co nas interesuje, czyli zrzut tego jednego konkretnego wywołania metody tego kontrolera first. I tutaj ten lewy stosik to jest oczekiwanie tego wątku na jakieś zadanie. To niestety, mówiąc wprost, ja biorę trochę większy zakres czasu niż wynika z tego access logu, ponieważ format JFR ma, jeżeli chodzi o te timestampy, one są aż do poziomu chyba tysięcznych milisekund, a to, co daje access log, no to jest poziom milisekund, więc ja biorę trochę więcej, żeby przypadkiem jakiejś informacji nie stracić, dlatego czasami to się zawieruszy jakiś taki stosik, który na w tym przypadku oznacza, że wątek oczekiwał na połączenie. To, co nas interesuje, to ponownie ta klasa socket processor base run, więc ponownie możemy po niej pofiltrować i ten cały szum nam znika. I teraz to, co widzieliśmy w poprzednim flame graphie, kiedy nasza aplikacja działała średnio, że tak powiem, czyli taki średni flame graph ze wszystkich tych wywołań, to widzieliśmy ten stosik, gdzie tutaj nasza aplikacja czekała na odpowiedź z usługi, wywołując REST template get for object. To, co się pojawiło w tym flame graphie dodatkowo, to jest wywołanie serwisu get random list. Tu przy okazji możecie sobie zobaczyć, ile magii dodaje po drodze Spring. Tutaj
Co możemy z tego wywnioskować? Mamy tutaj to na samym dole get random list, to jest utworzone proxy springowe, które w sobie wywołuje cache aspect support, czyli mówiąc po, że tak powiem, językiem programisty, jest tutaj na metodzie get random list, jest anotacja małpa cacheable i teraz anotacja małpa cacheable działa tak, że wchodzi do wywołuje tą metodę get random list wtedy, kiedy nie ma danej w cache'u. Czyli ten request, mówiąc wprost, miał pecha i nie załapał się i po prostu w cache'u nie było żadnej wartości, nie było interesującej jego wartości. I możemy sobie przejść do kodu i zobaczyć, czy tak rzeczywiście jest. Metoda get random list rzeczywiście ma cacheable i to, co jest bardzo częste, co bardzo często widuję w przeróżnych systemach, to jest to, że jeżeli ktoś chce wyrzucić jakąś daną z cache'a, to używa anotacji cache evict. Ja tutaj właśnie na drugim monitorze uruchomiłem tą metodę evict, która powoduje, że albo jedna wartość z cache'a jest usuwana, albo cały cache, w tym przypadku cały cache jest usuwany, chociaż to nie ma większego znaczenia, bo ten cache jest jednoelementowy. Jak wtedy działa ta anotacja małpa cacheable? W momencie, kiedy ten cache jest pusty, wchodzi pierwszy wątek do proxy springowego, który ma potem wywołać to get random list, sprawdza, czy w cache'u jest wartość, nie ma, bo cache jest pusty, więc zaczyna wywoływać ciało tej metody, żeby obliczyć wartość tego cache'a. Potem, co może się dalej zdarzyć, może przyjść drugi wątek, w trakcie, kiedy pierwszy wątek jeszcze nie skończył obliczać wartości tego cache'a i wtedy Spring działa tak samo. On patrzy, że w cache'u nie ma wartości, więc drugi wątek zaczyna obliczać wartość tego cache'a. I to było widoczne właśnie w tym access logu. Dwa wątki jednocześnie zaczęły działać zamiast sekundy, dwie sekundy. To jest bardzo taki typowy objaw tego, że ktoś usunął cache, a potem wiele wątków naraz próbuje go napełnić. I takie coś może doprowadzić nam nawet do awarii produkcyjnej, bo może być tak właśnie, że tutaj w tym, żeby obliczyć wartość cache'a, musicie zawołać jakąś usługę zewnętrzną. Jeżeli wywalicie ten cache, powiedzmy, w szczycie, to nagle na przykład 50 wątków waszej aplikacji może uderzyć do serwisu zewnętrznego, przez co możecie na przykład ten serwis zewnętrzny zabić. Takie rzeczy już też w życiu widziałem. Dlatego jeżeli chcecie usunąć wartość z cache'a w jakimś, nie wiem, jakimś procesem asynchronicznym, jakimś Juldem, jakimś Embinem, czymkolwiek, to jest poza anotacją cache evict, jest jeszcze anotacja cache put. Cache evict, mówiąc krótko, robi delete'a na cache'u, a cache put oblicza nową wartość i wstawia je w miejsce starej. Więc w tym momencie, jakbyśmy tutaj użyli cache put, to jeden wątek, który wywołał tą metodę tutaj evict, obliczyłby nową wartość cache'a i on by miał, że tak powiem, podgórkę, on by był obciążony tym całym czasem, który jest potrzebny do obliczenia tej wartości, wstawiłby nową wartość do cache'a, a wszystkie wątki, które w międzyczasie by wchodziły do tej metody getRandomList, miałyby po prostu starą wartość, a potem jak tamten wątek obliczyłby nową, to miałyby już nową wartość. Dlatego jeżeli stosujecie cache evict, to możecie się zastanowić nad tym, czy nie warto użyć tam cache put, to umie naprawdę czasami pomóc wydajnościowo bardzo. Teraz to jest jakby przykład, gdzie wam może profilowanie ciągłe pomóc, jeżeli chodzi o to, że coś wam działa wolno, to możecie zejść aż na poziom jednego requesta HTTP. To naprawdę jest potężne narzędzie, bo to nie musicie tego użytkownika, któremu działało wolno, nawet go prosić o to, czy może tą sytuację odtworzyć. Tak? Nawet jak nie może, to jest nieważne. Tak? Wy macie te dane na dysku zapisane, wystarczy, że je sobie pobierzecie, przetworzycie i macie odpowiedź, dlaczego ten jeden konkretny request działał wolno. I teraz właśnie to jest potęga właśnie tego profilowania ciągłego w porównaniu do zwykłego profilowania, no bo gdybyście chcieli ten problem rozwiązać zwykłym profilowaniem, to musielibyście po pierwsze podłączyć się profilerem i czekać i umieć wyfiltrować ten jeden konkretny request, kiedy jest zły. To czasami jest po prostu mission impossible, dlatego to takie rzeczy najprościej wykrywa się właśnie przy pomocy profilowania ciągłego. Teraz dokonam trochę innego typu awarii, tylko wyrzucę sobie tutaj te stare pliki z profilera, żeby mi tutaj, żeby po prostu mieć trochę czystszy obraz. Teraz postaram się wywołać awarię produkcyjną w tym serwisie. Działa on ciągle w okolicy jednej sekundy. Przypominam, że ustawiłem na tym requestie JMeterowym timeout na 5 sekund
I widzimy, że właśnie tutaj czas maksymalny jest już 5-sekundowy, procent błędów nam zaczął rosnąć. Czyli teraz ten kontroler nie wyrabia się w 5 sekund, 5 sekund jest zostawione tylko po to, żebyście nie musieli czekać na przykład minuty. De facto, uwierzcie mi na słowo, te wątki, które to wykonują, zawisły i nigdy tak naprawdę nie wstaną w tym momencie. Ale szanuję was czas, więc tutaj jest ustawiony ten diamond na 5 sekund. I teraz spróbujmy zrozumieć, co tu się dzieje. Ponownie tutaj możemy sobie, poczekajmy sobie chwilę, może tak, wywalmy tutaj te pliki, ten pierwszy plik, który może być jeszcze sprzed awarii. To, co teraz potrzebujecie tak naprawdę, to godzinę, w których występowała awaria. I ponownie tutaj teraz już mogę wywalić te pliki, bo to jest nowy przykład. Kopiuję te pliki w katalogu Continuous do siebie lokalnie na komputer. Już tego JMeter'a ubiję, już nie będzie nam potrzebne. Konwertuję je ponownie do formatu Collapse Stack. Dobra, i otwieram go w tym moim toolu. Jeżeli dobrze pamiętacie, cały ten kontroler first właściwie, on spędzał swój czas w usłudze zewnętrznej i czekał na odpowiedź po sieci, więc zobaczmy, co tutaj się dzieje teraz. Tu mamy nasz kontroler first controller, metoda first. On ponownie wywołuje get for object, ale tym razem nie czeka na sokecie i nie czeka, aż usługa zewnętrzna go skończy działanie i zwróci wynik. Teraz on czeka na pooling HTTP Client Connection Managerze get, który i tutaj jest unsafe park, czyli mówiąc tak po ludzku, on chce, ten wątek w tym momencie chce pobrać połączenie z puli, a tego połączenia nie ma, jest zaparkowany i czeka, aż Apache HTTP Client da mu jakieś połączenie, żeby mógł go użyć. Nie pokazywałem wam konfiguracji celowo. Konfiguracja jest zrobiona tak jak w dużej części aplikacji w mniejszych organizacjach, czyli mamy zdefiniowanego HTTP klienta z pooling HTTP Client Connection Managerem z samymi defaultami. Tak więc tutaj mamy taką sytuację, że tutaj jest jakaś pula połączeń na defaultowych ustawieniach i nasze wątki czekają na połączenie z tej puli. No i dobra, skoro czekają na połączenie z tej puli, no to ktoś te połączenie musi zabrać, tak? Ktoś musi używać tych połączeń w tym momencie, chyba że jest jakaś awaria puli, takie rzeczy też mogą się zdarzyć. No to zobaczmy, kto używa metody getForObject. Metoda getForObject, filtruję sobie w tym moim toolu, szukam tej usługi getForObject i patrzę sobie, skąd ona jest wołana. I tak, po pierwsze, ona jest wołana z tego mojego kontrolera first, ale tutaj już i przy okazji na dole możecie sobie zobaczyć, ile już tutaj wątków wisi na tej puli połączeń i będzie wisiało w nieskończoność. Natomiast to jest jeszcze drugi stosik, również first controller, ale metoda hang. I ta metoda hang, rzeczywiście tutaj możemy teraz ją sobie obejrzeć. To ta metoda hang robi. A przepraszam, tu. Metoda hang też wywołuje getForObject, co było do przewidzenia, bo potem filtrowaliśmy poprzednie stosy i ona rzeczywiście czeka na usłudze zewnętrznej jakiejś i doczekać się pewnie wyniku nie może. W kodzie, jeżeli sobie zobaczymy kod, to rzeczywiście metoda hang również wywołuje jakąś podstawową usługę, ale pod trochę innym urlem. I to ten kłopot, który tu widzicie, to jest też kłopot, który często można spotkać w takich mniejszych organizacjach i takich, że tak powiem, średnich, które dopiero wdrażają jakieś architektury rozproszone, to jest po prostu problem braku timeoutów. Ta pula HTTP klienta na tych domyślnych ustawieniach tego timeoutu nie ma i dodatkowo nie ma też timeoutu na tym, żeby na pobraniu tych połączeń z puli. Więc w tym momencie generalnie wszystko wisi i właściwie już dopóki ta usługa zewnętrzna nie zwróci jakiejś odpowiedzi, to będzie wisiało właściwie w nieskończoność. Więc to jest taki. Dzięki temu może teraz tak, jak w ogóle wykryć, jaka usługa, które wywołanie wisi? De facto, jeżeli ze stosu nie wynika wam, jaka usługa de facto zawisła, to tak naprawdę musicie zejść aż na poziom systemu operacyjnego i zobaczyć, jakie macie otwarte połączenia sieciowe i w ten sposób możecie zdiagnozować, do jakiego serwera było uderzenie i ono zawisło, ale de facto większość aplikacji ma zrobione tak, że na tym stosie widać, z jakiej usługi zewnętrznej korzystamy, więc to
najczęściej 100 list wystarczające do tego, żeby stwierdzić, która usługa padła. Natomiast tak jak powiedziałem, problemem nie jest to, że tam jakaś usługa zewnętrzna nie działa, tylko to, że nasza aplikacja nie jest odporna na to, na taką sytuację. Więc to jest właśnie przykład takiej awarii produkcyjnej, gdzie właśnie też możecie porównać sobie to, jak aplikacja działa teraz w porównaniu do zrzutów wątków, jak działała, kiedy była stabilnie, i też w bardzo szybki sposób możecie tę awarię zdiagnozować i zrozumieć, co tutaj się stało. Trzeci przykład, który mam dla Was przygotowany, to jest przykład już taki, że tak powiem, który zdarzył się u nas w Generali. Mieliśmy aplikację, która, jak opisaliśmy dawno, jak rozpoczynaliśmy jej development dawno temu, jej architektura była zrobiona tak, że był silnik, który miał swój kontekst springowy i było kilka portów do tego silnika i każdy z tych portów miał swój kontekst springowy i mieliśmy ten, że tak powiem, ten silnik był kontekstem, który był współdzielony. Tutaj mam, i to wszystko było deployowane na Tomcatie, wtedy Spring Boota nie było, więc mam tutaj zasymulowaną właśnie taką sytuację. Mamy sobie aplikację Tomcatie, w WebXML-u mamy zdefiniowany kontekst, jeden kontekst, który powstaje z klasy temp common configuration i tu mamy jakąś definicję binów oraz mamy drugi kontekst springowy, który powstaje nam sprzed spring ws servlet XML i to jest konfiguracja jakiegoś endpointu SOAP-owego. I to, co zrobili, jak pisaliśmy tą aplikację na początku, to deployowaliśmy to na jednym Tomcatie, wiele tych portów, że tak to nazwę, natomiast z czasem każdy z tych portów trzeba było inaczej wyskalować, więc to się rozrosło na osobne Tomcaty i ostatnio migrowaliśmy tą aplikację do Spring Boota i wtedy już, ponieważ, że tak powiem, z każdego portu powstawał jeden fat jar, no to nie było już sensu, żeby tutaj było to sztucznie rozdzielane na te dwa konteksty. Połączyliśmy te konteksty w jeden, każdy taki fat jar miał jeden wielki kontekst aplikacyjny, no i zobaczcie, co się nam wtedy stało. Uruchamiam najpierw tą aplikację na Tomcatie. I dobrze. Tutaj, co ona robi? Może jeszcze wam pokażę. Mamy sobie endpoint i ten endpoint ma dwie usługi, get i add. Add dodaje UID do bazy danych, nic więcej, a get po prostu zwraca wszystkie UID-y z bazy. Na początek wam pokażę, że to działa. Usługa get na początku zwraca pustą odpowiedź, a jak dodamy jakiś element, to już zwraca ten element, czyli generalnie to nie jest tam ściema, tam naprawdę jest repozytorium, oczywiście tam jest jakaś H2 w pamięci. I dobra, żeby nie było za szybko, tutaj mamy jeszcze jakiegoś slipa, żeby tutaj widzieć jakoś ten, żeby ten request choć trochę działał. Śpimy tutaj przez 100 milisekund. I teraz uruchommy sobie test obciążeniowy tej usługi. Tutaj też ponownie jest włączony profiler w trybie ciągłym. On będzie nam zrzucał tutaj w katalogu Tomcat Profiler Continuous kolejne pliki JFR. I dobra, uruchommy tego limitera już zamkniemy. Uruchommy ten test obciążeniowy w SOAP-ie. Wywalmy te pliki, żeby nam nie przeszkadzały. I dobra, poczekajmy tak z 20 sekund. Niech tutaj nam sobie trochę ten test obciążeniowy podziała. Średni czas odpowiedzi tutaj jest 100 milisekund, czyli większość pewnie tego czasu spędzamy w tym slipie, thread slip 100. Dobrze, zobaczmy, czy już mamy, czy nie mamy żadnego pełnego pliku. Może tak, dobra, jeszcze 10 sekund poczekajmy. Dobra, mamy już tutaj 20 sekund, to nam starczy do przejścia. Zatrzymajmy tą aplikację. Wywalmy jeszcze ten ostatni, ten najpóźniejszy plik, żebyśmy mieli tylko to, kiedy rzeczywiście ten SOAP działał. I to jest, że tak powiem, nasz potraktujmy to, że to jest nasze archiwum i teraz wdrażamy nową wersję aplikacji na Spring Boocie. Aplikacja niczym się nie różni, jak ktoś nie wierzy, to ona na GitHubie jest udostępniona, więc możecie sobie potem zobaczyć i uruchamiamy dokładnie tą samą aplikację na Spring Boocie. Dobra, jest uruchomiona i tutaj na Spring Boocie też jest ponownie zrobiony, uruchomiony profiler w sobie ciągłym. Tym razem będzie nam tutaj do tego katalogu zrzucał kolejne pliki JFR i uruchommy nasz test obciążeniowy. Zobaczmy, jak na Spring Boocie będzie działać. Mamy tutaj JFR, żebyśmy mieli tylko te z działania testu.
Teraz średnio zamiast 100 milisekund działa nam 200 milisekund. Czyli widać, że to jest, mamy jakąś degradację wydajności, nawet w tym przypadku, w tym takim śmiesznym teście jest to dwukrotnie gorzej. I też poczekajmy, aż te się dwa pliki pełne zrzucą. Teraz mamy jeden plik pełny, jeden dopiero się tworzy. Jeszcze 10 sekund poczekamy. Dobra. I te dwa pliki nam starczą do szczęścia. Dobra. Wykasuję tak samo jak w poprzednim przypadku ostatni plik, żeby tam, jak zatrzymałem tego SOAP-a, to żeby nam tutaj bałaganu nie pokazało bałaganu. I dobra, no to co teraz robimy? Mamy pliki sprzed awarii i mamy przed wdrożenia, kiedy aplikacja działała szybko, i mamy pliki po wdrożeniu, kiedy zaczyna działać wolno. No i teraz weźmy sobie, przetwórzmy jedne i drugie do formatu Collapse Stack. Jakie mamy opcje? Możemy albo, że tak powiem, wziąć sobie dwa flame grafy i je sobie po prostu porównać, i przy mniejszych aplikacjach jest to wystarczająco dobre, więc tutaj pierwszy flame graph, tylko ponownie mogę już od razu go odfiltrować, żebyśmy widzieli tylko te stosy, które nas interesują. Tak, mamy pierwszy flame graph, to jest flame graph Tomcatowy. Możemy, otwórzmy też flame graph sobie na Spring Boot'cie. Dobra. I teraz możemy to po prostu sobie porównać, na przykład zaczynając od naszych, też wyszukując nasze klasy, żebyśmy mieli je podświetlone. No i zobaczmy, co się działo na Tomcatie i co się dzieje na Spring Boot'cie. Na Tomcatie, w naszym endpoint, właściwie tutaj na dole jest tylko magia Springa i Tomcata, żeby uruchomić mój endpoint SOAP-owy. I tutaj mamy wywołanie naszego AdMew. To AdMew to jest 99% czasu działania naszych, że tak powiem, czekania naszego użytkownika końcowego, a 98% to jest ten thread sleep. Więc tutaj na Tomcacie najwięcej czasu spędzaliśmy po prostu śpiąc. Natomiast na Spring Boot'cie pojawił się nam nowy wątek, nowy stosik po lewej stronie. Po prawej stronie mamy tego sleepa, tylko tym razem on zajmuje 50%, a po lewej stronie mamy coś nowego. I tutaj się dzieją jakieś dziwne rzeczy, bo mamy tutaj invoke within transaction springowe, czyli gdzieś musiało być małpa transactional i tutaj jest branie z hikari pula, czyli mamy pulę połączeń do bazy danych, bierzemy get connection i też jesteśmy zaparkowani, czyli mamy pulę połączeń do bazy danych i ona też jest w pełni wyczerpana i tutaj wątek sobie czeka, aż dostanie jakieś połączenie do bazy danych, którego nie ma. No więc teraz trochę to dziwne, tak? Tutaj ta metoda nie ma tego stosu z transakcją z boku, a tutaj jest. To, co możemy jeszcze tutaj zobaczyć, jak ktoś wiele takich flame grafów springowych przejrzał, to od razu mu się to rzuca w oczy, to, że tutaj ta metoda na endpoint addNew, ona też występuje tutaj jako proxy springowe, czyli na Spring Boot'cie założyło mi się proxy springowe nad moim endpointem, a w Tomcacie zwykłym nie ma tego proxy. No i to właśnie ta informacja nam uświadomiła jedną rzecz. Znaleźliśmy, że nad całym endpointem było postawione dawno, dawno temu małpa transactional, które po prostu nie działało, bo ten endpoint na Tomcacie był tworzony przez kontekst springowy, który nie miał w sobie transaction managera. W momencie, jak połączyliśmy dwa konteksty springowe w jeden, ten transactional zaczęło działać i nagle każda z tych metod zaczęła być transakcyjna i połączenie baz danowe było blokowane na czas trwania każdej z tych usług. To jest jedno z takich, że tak powiem, success story tego profilowania ciągłego naszego, które wykryło nam problem na teście podczas testów wydajnościowych i dzięki temu, że mieliśmy ten profiler włączony, to zdiagnozowaliśmy to też chyba w 5 albo 10 minut i dopuściliśmy do tego, że taką wersję wdrożyliśmy na produkcję. Więc błąd polegał na tym, że to było postawione transaction, na które tak naprawdę nie działało, a zaczęło nagle po migracji do Spring Boot'a działać. I teraz druga opcja, jaką macie jeszcze, przy większych aplikacjach, co ja stosuję, to ten mój tool do analizy collapse stacków ma taką opcję do porównywania plików. I możecie tutaj wybrać dwa pliki. Pierwszy to będzie Spring Boot'owy, drugi to będzie Tomcat'owy. I z wyjątkiem tego, że tutaj w tym trybie też możecie sobie przeglądać wszystkie flame grafy, to poza tym macie tabelki, gdzie macie metody, których nie było w pierwszym pliku, metody, których nie było w drugim pliku, potem metody, które zjadały więcej zasobów w pierwszym pliku niż w drugim pliku i tu właśnie widać, że invoke within transaction
Teraz tylko tutaj jeszcze wypadało filtr założyć, żeby te śmieci odsiać, przepraszam. Mamy, że invoke within transaction, mamy metodę invoke within transaction, która działała, zjadała więcej zasobów w Spring Boot'cie niż w współczesnym Springu. W Spring Boot'cie, w tym uproszczonej aplikacji zjadała 99, występowała w 99% stosów zrzuconych przez profiler, a przed tym miała zjadała 1%. Więc w większych aplikacjach taka tabelka jest bardzo użyteczna, natomiast przy mniejszych, tak jak powiedziałem, takie optyczne porównanie flame grafów czasami jest też wystarczająco dobre. I tylko te wszystkie przykłady, tak jak wam pokazuję, no, one mają tą wadę, że no, one są malutkie, to wszystko widać, tak? I teraz mamy dla was razem tutaj z Generali mały bonusik. Dostałem tutaj od Generali pozwolenie na to, żeby pokazać wam prawdziwe produkcyjne flame grafy, gdzie żebyście zobaczyli, jak to wygląda w prawdziwym życiu, a nie na jakichś uproszczonych przykładach na localhoście, gdzie jest jeden szeroki stosik, który zajmuje 99% czasu. I pierwszy przykład jest o tyle fajny, że nie muszę nic obfuskować, bo problem nie występował w naszym kodzie, tylko w Atlassianowym Confluencie. Używamy Confluenca bardzo szeroko właśnie w Generali i w Generali używamy też takiego pluginu, który nazywa się EasySSO, który powoduje tyle, że jeżeli użytkownik jest zalogowany do domeny na swoim komputerze, stacjonarnym czy laptopie, to ten plugin EasySSO sprawdza w przeróżnych Active Directory, których mamy sporo, czy ten użytkownik ma dostęp do Confluenca i jak ma, to go automatycznie loguje, żeby nie musiał wpisywać loginu i hasła. Ta aplikacja miała około 18 tysięcy unikalnych sesji dziennie i problem z tą aplikacją był taki, że od czasu do czasu i teraz takie empiryczne sprawdzenie z zwykłą przeglądarką pokazywało, że to mniej więcej co piąte logowanie, właściwie to autologowanie, trwało po prostu kilka, od minuty nawet czasami do 5 minut. Dużo użytkowników się na to skarżyło i koniec końców problem trafił do mnie i teraz właśnie mogę wam pokazać, jak wygląda taki flame graph takiego Confluenca, który on w żaden sposób nie będzie nawet zobfuskowany. To, co zrobiłem, to zalogowałem się właśnie na maszynę produkcyjną. Zapuściłem tego profilera w trybie ciągłym za pomocą basha, który po prostu napisałem na szybko takiego while true. Uruchomiłem tego profilera, żeby zrzucał mi co minutę właśnie plik, po czym zacząłem się na przeglądarce autologować do tej aplikacji, aż w końcu wystąpił kłopot. Niestety access logów tam nie było, więc to, co mogę wam pokazać, to nie mogę zejść aż do poziomu tego jednego konkretnego mojego wywołania, które trwało długo. Mogę wam tylko pokazać właśnie taki pełen obraz, co się działo w maszynie wirtualnej. Więc na początek ponownie trzeba odsiać śmieci, więc szukamy tutaj początku tego dużego stosiku. To jeżeli ktoś zauważy, tutaj jest od innej klasy zaczynają się te przetwarzanie wątków HTTP. Tak jak powiedziałem, to zależy od serwera aplikacyjnego i frameworków, które używacie. No i po odsianiu tego śmiecia, już tutaj akurat, mimo iż to jest spora aplikacja, ale bardzo często jest tak, że nawet w sporych aplikacjach podczas awarii produkcyjnych można zauważyć taki jeden szeroki, po prostu płomień w tym flame grafie, który jest właśnie źródłem problemu. I to, co zobaczyłem właśnie na tym Confluencie, to, że tutaj bardzo dużo wątków i bardzo dużo czasu wszystkich użytkowników tej aplikacji spędzało sobie na wejściu do monitora w klasie sanowskiej, nie nawet w klasie Confluenca, więc tutaj ja, broń Boże, nie twierdzę, że Confluence jest zły soft, broń Boże. Tutaj akurat jest kłopot taki, że Confluence korzysta z klas sanowskich i korzysta z klasy connection i bierze na nim get i dużo użytkowników czeka na wejście do monitora. Wejście do monitora, mówiąc językiem programisty, jest to po prostu wejście do sekcji synchronize, gdy to, co broni dostępu współbieżnego do tej sekcji, po prostu ten monitor jest zajęty przez inny wątek. Więc fajne jest to w tym przykładzie, że po prostu tą klasę connections możemy sobie otworzyć, bo nie ma, to jest klasa open source'owa, którą wydevelopowana przez Sana. Możemy ją sobie otworzyć i już mamy tutaj wyświetloną metodę get. I to, co pierwsza rzecz, którą ja robię w takich sytuacjach, to patrzę, co jest tym monitorem. Tutaj w tym przypadku jest synchronized na całej metodzie, więc tak naprawdę monitorem jest instancja tej klasy connection. Więc
Patrzę, czy są jeszcze jakieś inne synchronizy, które korzystają z tego monitora. No, jest tego trochę, ale ponieważ to jest taki jeden z popularniejszych patentów na metodę synchronize, czyli monitorem jest instancja klasy i jest kilka metod, które używają tego monitora. Więc to czego dalej szukam, to szukam gdzie ta klasa jest wykorzystywana w tym moim Confluence'ie i widzę, że używane są dwie metody, get i get or create connection. I teraz patrząc potem w kod, metoda get wywołuje get or create connection, czyli ponieważ tutaj jest synchronized, prawdopodobnie jeden wątek może tutaj wejść, bo zgaduję, że jest jedna instancja, skoro tyle wątków wisi na tym monitorze i ta instancja, która się dochłapała do tego monitora, właśnie wywołuje get or create connection. Możemy sobie zobaczyć flame graph całego tego geta, no i to mniej więcej pokazuje to, co powiedziałem, że dużo czasu, dużo wątków spędza na wejściu do tego monitora, a jest jakiś pewnie jeden, może dwa w ciągu tego wywołania, to tu chyba widzicie zrzut z dwóch minut, mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewien, bo to już jakiś czas temu to diagnozowałem. I tutaj rzeczywiście jest odpalany get or create connection. I spójrzcie, co tutaj się działo. Metoda get or create connection używa sanowskich jakiś klas, który był klientem LDAP-owym i ona robiło create socket i nawiązywało jakieś połączenie sieciowe. I teraz jak do tego, co można tutaj z tym zrobić, żeby tego problemu nie było. Więc kłopot jest taki, że prawdopodobnie jedno z Active Directory, których używamy, no nie odpowiedziało, nie można było się z nim połączyć, może jakiś problem sieciowy, czy jakiś częsty był, może nie wiadomo. Natomiast kłopot jest ten sam, co już widzieliście de facto. Brak timeoutu, tak? Jakby tutaj był sensowny timeout, to te wątki, które wiszą w tym momencie i próbują się połączyć z tym prawdopodobnie Active Directory, z którym nie dało się połączyć, gdyby one się sensownie timeoutowały, no to problemu by prawdopodobnie inni użytkownicy nie mieli. Możemy jeszcze zobaczyć, czy to get or create connection przez ile wątków było używane. Schodząc po prostu na dół flame grafa. No i tutaj mamy jeden wątek i tutaj jeszcze jakiś jeden się zabłąkał, ale to jest 0,25% czasu. Jeżeli dobrze pamiętam, to są właśnie 2 minuty. Przez 2 minuty ten jeden wątek, jeszcze żeby sprawdzić, co on robił przez te 2 minuty, możemy sobie na niego nałożyć filtr. Po nałożeniu filtra 100% z jego czasu on spędzał właśnie na tym socket connect, czyli przez 2 minuty ten jeden wątek próbował się połączyć z jakimś Active Directory i mu nie wychodziło. No więc teraz oczywiście tak, można było marnować czas i szukać, które to Active Directory, co jest nawet proste, bo wystarczyło podejrzeć ruch sieciowy, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałem, to nie jest to, powinniśmy pisać tak aplikacje, żeby były odporne na to, że, na takie rzeczy jak niedostępność jednego serwisu zewnętrznego, więc rozwiązanie tutaj tego problemu było po prostu wprowadzenie timeoutu. Jest to klient LDAP-owy sanowski, możecie sobie wygooglać, jak to się robi, de facto nie trzeba było nawet zmieniać kodu, da się to skonfigurować w pliku zewnętrznym i to de facto rozwiązało nam 99% problemu. Potem jeszcze jedną rzecz dorobiliśmy, w tym w konfiguracji Tomcata i nagle czas logowania spadł z tych kilku minut, już takich, że tak powiem, komunikatów od użytkowników już nie mamy. Teraz jest to kilka sekund. I teraz, czy w ogóle to, czy to ma sens, tak? No, człowiek sobie posiedział, obejrzał flame graph i przyspieszył logowanie o minutę, tak? No, czy to ma sens? Nie, co to dało? No, bo to tak pewnie, jakby to była aplikacja na moim komputerze lokalnym i tylko ja bym z tego korzystał, no to nie miałoby, ta operacja nie miałaby większego sensu. Ale tak jak wam powiedziałem, tam było 18 tysięcy sesji dziennie. I teraz, tak jak powiedziałem też, około 20% logowań było powyżej minuty. To są szacunki takie, że tak powiem, sprawdzone na przeglądarce, to nie jest tak, że to są dane wyciągnięte z jakiegoś access loga, bo tych access logów tam nie było, ale to tak mniej więcej tak to działało. Tak, i dużo osób właśnie zgłaszało uwagi, że bardzo, bardzo długo czeka na zalogowanie się do tego Confluence'a i mnożąc jedno przez drugie wychodzi nam na to, że dzięki tej operacji oszczędzamy 60 godzin dziennie lub mówiąc językiem ludzi w garniturach, oszczędzamy na tym 7,5 etatu. Tak, więc no, w skali jakby pojedynczego użytkownika pewnie sensu by to nie miało, ale w skali takiej dużej korporacji, jaką jest Generali, to naprawdę są potężne oszczędności dla firmy. I teraz drugi przykład, który mogę wam dzisiaj jeszcze pokazać, prawdziwy produkcyjny. Mieliśmy aplikację,
w której od czasu do czasu bardzo dużo takich błędów nam pojawiało się w logach. Connection pool timeout exception to jest błąd, który dostajecie, jak macie prawidłowo skonfigurowaną pulę połączeń Apache i HTTP klienta. To oznacza tyle, że wątek czekał na połączenie z puli, ale miał na tym czekaniu jakiś timeout i się nie doczekał, więc żeby nie zawiesić się w nieskończoność, po prostu się timeoutuje z błędem. I byliśmy ciekawi, dlaczego tak się dzieje. Chcieliśmy to po prostu, to wtedy klient końcowy dostawał HTTP 500, więc chcieliśmy to naprawić, chcieliśmy, żeby tych błędów nie było. Więc teraz wam pokażę, dlaczego tak ważne ponownie jest posiadanie wyników tego profilera z momentu awarii. Na początek pokażę wam, co byśmy zobaczyli, gdybyśmy diagnozowali nie w momencie awarii, tylko gdybyśmy sobie wzięli taki zrzut z profilera, jak ta aplikacja działała, że tak powiem, normalnie. To wszystko działało się na jakimś web service proxy i ono wywoływało kolejne metody web serwisowe, korzystając właśnie z HTTP klienta, więc to nas interesuje. Przy okazji pokażę wam, jak wygląda w naprawdę dużej aplikacji jakiś taki flame graph. No tutaj generalnie szukanie czegokolwiek to jest szukanie igły w stogu siana, więc warto najpierw zawęzić te wyniki wyszukiwania. Nas interesują te wywołania na web serwisach. Tu mamy, to już niestety, ale musiałem zobfuskować. I teraz, jeżeli nasza pula coś chce korzystać z jakiegoś połączenia z puli, a w tej puli tych połączeń nie ma, to może się dziać kilka rzeczy. Po pierwsze, może być tak, że to połączenie jest po prostu jest wzięte i są robione jakieś akcje poboczne, niekoniecznie związane z tym połączeniem, ale jakiś wątek sobie wziął to połączenie i go jeszcze nie oddał do puli i to po prostu to połączenie się tam marnuje. Może być też tak, że jakaś usługa, która jest wywoływana przez to połączenie, zaczęła wolniej odpowiadać, albo jest jakieś większe użycie. Mogą być też takie sytuacje, że ta pula jest po prostu za mała, ale to jest taka trochę pułapka. Jeżeli macie takie właśnie komunikaty, że wątek nie może się doczekać na połączenie z puli, to jeżeli zwiększycie pulę połączeń, to co robicie, to bardziej obciążacie systemy, które są za tą pulą połączeń. Jeżeli to byłby jeden web serwis, który miałby pulę połączeń, i wywoływałbym go z pulą 20 połączeń, to jakbym ją zwiększył do 40, to drugi web serwis nagle musiałby umieć obsłużyć te 40 połączeń. Więc może być tak, że zwiększając pulę połączeń w waszej aplikacji, możecie nagle spowodować problem wydajnościowy gdzie indziej. Więc to nie jest tak, że od razu trzeba się rzucać i tą pulę zwiększać. Czasami warto właśnie się zastanowić, dlaczego te połączenia nie są do puli zwracane w jakiś efektywny sposób. No więc dobra, najpierw sobie przypominam, to jest zrzut z profilera w momencie, kiedy ta aplikacja działała w miarę stabilnie, tak, to żadnych błędów tego typu się tam nie rzucała. I teraz zobaczmy, co ta metoda web service proxy robi. Na początek chciałem wam właśnie pokazać, gdzie są klasy generali. Tu jest klasa generali na tym web service proxy i to właściwie tyle. Wyżej na sosie, tutaj jeszcze po prawej stronie są takie malutkie jakieś nasze interceptory, one nie mają tutaj większego znaczenia dla tego przykładu. Tutaj wszystko wyżej to są klasy Springa, klasy Apache HTTP klienta, klasy Java. I teraz, tak jak wam pokazałem na początku, jeżeli z tym logowaniem czasu wywołania usługi, ostatnie miejsce, gdzie mogę to w moim kodzie zrobić, to jest właśnie to web service proxy. Nigdzie wyżej nie ma moich klas. Mógłbym napisać customowy interceptor, który byłby gdzieś na tym poziomie też, ale generalnie to w tych miejscach mogę jakby mierzyć czas działania, nazwijmy to usługi. Kłopot jest taki, że usługa Marshall Send and Receive to nie jest czas działania usługi. Czas działania usługi to jest ten stos tutaj. Kiedy nasz Spring woła, gdzie czy jest ta metoda, receive response header, tak, do receive response. Jak ona woła do receive response i oczekujemy na sokecie, to jest czas trwania usługi. Dokładniej czas trwania plus komunikacja sieciowa, to też nie jest czas trwania usługi dokładnie, ale to jest najbliżej, co możecie zaproksymować jakby ze swojej maszyny wirtualnej, to jest to miejsce jest najbliższe prawdy, ile usługa zewnętrzna działa. Spójrzmy, że mamy z boku jakiś jeszcze fragmencik, który działa 26% czasu i jest to SSL socket imp start handshake, czyli 26% czasu
28% czasu, przepraszam. Moje web service proxy nie oczekuje na wynik z usługi, tylko dogaduje się na warstwie SSL, po prostu tutaj pewnie dochodzi do jakichś wymian certyfikatów, utworzenia sesji SSL. Dlaczego to tyle trwa w HTTP kliencie, to macie opisane na moich artykułach na GitHubie. Artykuł, jeżeli dobrze się pamiętam, nazywa się From One JDK Back to Another. Tam jest wyjaśnione, dlaczego Apache HTTP Client w niektórych sytuacjach, bo to też nie zawsze, ta usługa, ten start handshake tyle trwa. Więc tutaj mówienie, załóżmy na przykład, że średni czas odpowiedzi tego web serwisu był 1 sekunda, to po stronie serwera, który obsługuje ten web serwis, moglibyście spokojnie zobaczyć, że on nie działa sekundy, tylko na przykład 600 milisekund i to byłoby prawda, tak? On działa 600 milisekund, te stosy poboczne właśnie powodują jakby dodanie tego czasu, że po naszej stronie nasz klient działa dłużej. Może też być tak, że tutaj, jeżeli tutaj input albo output tej usługi jest duży, to część tutaj, że tak powiem, część tej metody o nazwie Marshall, albo jeszcze jest tutaj naprawdę unmarshall, jedna z tych dwóch rzeczy też może bardzo długo działać dla dużych rzeczy. I to też możemy wtedy, jeżeli zapniemy się na czas usługi na tym poziomie web service proxy, możemy niewłaściwie oskarżać usługę o wolne działanie, po prostu nasza maszyna musi te komunikacje sparsować serializować i zdeserializować. Więc tak mówię, to jest pułapka, nie uważajcie, że wywołanie takiej magii springowej, to jest w przypadku SOAP-a, w przypadku REST-a, to właśnie na przykład get for object na REST template, to nie jest czas działania usługi. I teraz to jest podobnie, to jest, kiedy aplikacja działa dobrze, to co moglibyśmy się zagrzebać, to właśnie dlaczego ten handshake tyle trwa, no i to, tak jak powiedziałem, macie opisane, dlaczego to się dzieje. Jeżeli byśmy spojrzeli w drugą stronę, gdzie ta usługa jest wołana, gdzie wywoła, jakich metod używamy na web serwisie, moglibyśmy zobaczyć, że 52% wywołań tego web serwisu to jest wywołanie usługi getUserDetails. I teraz moglibyśmy się zastanawiać, moglibyśmy zacząć patrzeć, czy ta usługa jest używana bardziej. Doszlibyśmy do wniosku, że nie. Moglibyśmy zacząć patrzeć, czy ta usługa działa wolniej. Doszlibyśmy znowu do kolejnego wniosku, że też nie. I teraz zmarnowalibyśmy kolejne godziny na diagnozę błędu tam, gdzie go nie ma. Ta usługa tyle zajmuje w czasie, kiedy aplikacja działa stabilnie i niestety na dzień dzisiejszy musi tyle zajmować. Nic z tym tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie możemy zrobić. Wtedy, kiedy tę usługę możemy cache'ować, to cache'ujemy, ale z powodów bezpieczeństwa czasami tej usługi cache'ować nie możemy i dlatego tych wywołań jest dużo. No i dobra, bo stracilibyśmy masę czasu, gdybyśmy analizowali te flame grafy. Teraz zobaczmy, co było prawdziwym powodem wywołania tych błędów, które wam pokazywałem na tym stack trace'ie. Ponownie weźmy sobie web service proxy i teraz zobaczmy, co to wywołuje. Tutaj poza SSL handshake, co jest ten środkowy słupek, i poza oczekiwaniem na odpowiedź usługi, pojawia nam się tutaj trzeci stosik, który już też widzieliście nam w tej mniejszej aplikacji, czyli próba pobrania połączenia z Apache, czyli HTTP klienta, co jest w miarę naturalne, że to się pojawiło, skoro są wątki, które się na tym getcie stajmautowały, to wiadomo, że zanim się stajmautowały, to trochę czasu w tym spędziły, więc to jest całkowicie naturalne. Natomiast zobaczmy, jakie metody były tutaj używane. I tutaj poza tym naszym getUserDetails, które na poprzednim flamegraphie było w 50% prawie używane, czy nawet ponad, tu jest używane tylko w 34%, ale pojawił się obok nowy kandydat, który zjada nam, który czasowo, pamiętajcie, to jest czas trwania usług na web serwisach, czyli czas de facto alokowania jednego połączenia z puli. Przez 40% czasu prawie używamy metody getFloodZone. Taki krótki kontekst biznesowy, bo na pewno nie wszyscy pracujecie w ubezpieczalniach. FloodZone, czyli strefa powodziowa, określa nam ryzyko, że pod danymi koordynatami GPS lub jakimś adresem nastąpi powódź, czyli de facto jest to jak blisko rzeki mieszkacie, jak blisko jakiegoś zbiornika wodnego, no i na tej podstawie ubezpieczalnia może oszacować ryzyko, że rzeczywiście ta powódź się tam wydarzy i dzięki temu może obniżyć prawidłową składkę dla takiego przedmiotu ubezpieczenia. I jak się pewnie możecie domyślać, rzeki w Polsce i jeziora i wszystkie zbiorniki wodne raczej rzadko się zmieniają. To nie jest tak, że ta strefa powodziowa na jednym konkretnym adresie, tudzież koordynatach GPS, ona się zmienia co 5 minut. Raczej to tam może gdzieś jest jakaś korekta tego adresu, coś takiego, czasami się to może zmienić, ale raczej rzadko. I tutaj możemy zobaczyć, że de facto tutaj jest założony cache, bo ponownie widać cache aspect support,
więc też jest założone małpa cacheable. No i to, co tutaj dalej sprawdziliśmy, to sprawdziliśmy, jakie jest hit ratio na tym cache'u. Okazało się tragicznie małe. No i, no i potem znaleźliśmy, że kłopotem był klucz dla tego cache'a, który zawierał w pewnym miejscu datę. Ta data nie była, to nie było, że tak powiem, aktualna data wywołania usługi, tylko to była data utworzenia jednego agregatu w naszym systemie. Natomiast tak czy inaczej dla dwóch agregatów z tymi samymi koordynatami GPS ten cache w ogóle nie działał i tak naprawdę to, co tutaj pomogło, no to po prostu wystarczyło ten cache naprawić, zrobić truncate na tej dacie, żeby chociażby żeby on tam on nie miał minut, sekund i godzin i to od razu cały ten stosik nam zniknął. I to właściwie tyle, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Na koniec tradycyjnie złote rady wuja Krzysia, czyli pobawcie się tym, wypróbujcie ten patent profilowania ciągłego. Ja polecam Async Profilera, ale jak wybierzecie perfa, to też może wam to sporo dać. Możecie wybrać eBPF-a, możecie się bawić tego JFR-a, nikt wam nie broni. Wypróbujcie, ale róbcie to naprawdę ostrożnie. Ja mam już spore doświadczenie z wieloma profilerami i APM-ami i to nie jest tak, że to nawet jak za coś płacicie, to jest super stabilne. To umie wywalić JVM-a w kosmos, tak jak ja wam pokazywałem na tych slajdach wcześniej, Async Profiler nam 3 razy JVM-kę wywalił. Niemniej jednak autor naprawił te bugi, teraz jest stabilnie, więc jeżeli będziecie na to decydować, to sugeruję taką powolną ścieżkę, jak my zastosowaliśmy w Generali, czyli zacznijcie od deva i testa, a potem spróbujcie to na początek na przykład na jednej instancji, w takiej aplikacji, której czy ta jedna instancja, nawet jak wam trzaśnie, to nic złego się dla waszego biznesu nie stanie. I na koniec jeszcze pytanie konkursowe, tak jak już tutaj Wojtek wspominał, do wygrania bon do Amazona na 150 zł, Jaki jest domyślny rozmiar puli połączeń HTTP w Apache HTTP kliencie w tej klasie, którą ja tam wam pokazywałem, czyli tym jak tutaj dla przypomnienia. Ona się nazywa Pooling HTTP Client Connection Manager, tak? Więc to jest pytanie konkursowe. Czekamy na odpowiedzi. Czekamy na odpowiedzi. No i ja tutaj już serdecznie wam dziękuję i zapraszam do wszelkich pytań. Krzysztofie, już odpowiedzi spływają. Ja przyznam szczerze, że odpowiedzi nie znam, dlatego będę musiał zerknąć zaraz na naszą tablicę albo po prostu powiedzieć, jaka jest odpowiedź, jeżeli. Chociaż nie, najpierw zerknij, czy się już pojawiła. Już padło, tak, już możecie przestać. Marcin Wasyluk podał prawidłową odpowiedź, 2. Czyli prawdą odpowiedzią jest 2. Tak, jest to, ten default jest tragicznie mały. A i rzeczywiście też już widziałem kilka aplikacji, w których właśnie zastosowany był default. No i niestety, ale to efekty są takie, że ta mała pula połączeń plus jeżeli jeszcze jest do tego brak timeoutu, no to umie się skończyć tragicznie, tak? Daniel chyba najlepiej podsumował to tę małą pulę połączeń. Szukam pytań, które padły i na pewno kilka pytań padło. Już wracam na górę. Pierwsze pytanie jest od Michała Rowickiego. Michał pyta cię, jak wyglądają u ciebie testy wydajnościowe, ponieważ pamiętasz, że kiedyś byłeś ich wielkim przeciwnikiem. Zresztą jest tak, że ja nie jestem jakby przeciwnikiem testów wydajnościowych, tylko bardzo często jest tak, że na podstawie testów wydajnościowych ludzie wyciągają złe wnioski. Tak? JVM jest zbyt zawiłym organizmem, żeby móc stwierdzić, że skoro na teście ta aplikacja działa w jakiś sposób, to na produkcji będzie działała tak samo. Tak? Dochodzą wszelkie rzeczy, dochodzi tam masa magii JITA, tak? Garbage Collector, to jest zbyt żywy organizm, żeby takie wnioski wyciągać. Testy wydajnościowe w tym przypadku akurat ta aplikacja, gdzie to wykryliśmy na teście, to problem nam się pojawił w takim API soapowym, po prostu mieliśmy jakieś load testy, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że one były napisane w soapie. To nie jest aplikacja, za którą ja odpowiadam, ja tam generalnie pomagałem przy tym, żeby ten kłopot ustalić za pomocą tych zrzutów z profilera, ale wydaje mi się, że tam po prostu load test soapowy, tak? Kolejne pytanie,
Też jeszcze od Michała, czy zdarzyło ci się profilować w trybie ciągłym alokację? Nie miałem takiej potrzeby, natomiast w momencie, kiedy my używamy generalnie Async Profilera w wersji 1.8, ponieważ wiemy, że jest stabilny, a na razie, że tak powiem, jestem zajęty dowożeniem wartości biznesowych, a nie fajnymi technicznymi rzeczami, więc nie mam teraz zbytnio, że tak powiem, wolnego czasu, żeby się pobawić. W momencie, kiedy się przełączymy na Async Profilera 2.0, to dostaniemy to w gratisie, ponieważ Async Profiler 2.0 umie profilować kilka rzeczy naraz, umie właśnie profilować alokację i profilować tryb wall jednocześnie. Dodatkowo zrzuca jeszcze kilka innych fajnych eventów do tego pliku JFR, bo teraz w wersji 1.8 on zrzuca tylko jeden event, czyli możecie sobie wybrać, czy zrzucacie alokację, czy zrzucacie tryb wall, czy zrzucacie tryb CPU, a w tym w wersji 2.0 on umie alokację, musicie chyba sobie wybrać, czy CPU, czy wall, ale dodatkowo możecie zrzucić sobie alokację i jeszcze kilka innych fajnych rzeczy w tym pliku JFR ląduje, więc ja jak najbardziej chcę się przypiąć na 2.0, tylko że tak powiem, muszę najpierw mieć, najpierw, że tak powiem, te projekty biznesowe muszę dowieść do takiego stanu, żebym mógł mieć czas na takie fajne zabawki techniczne, tak? Tak jest. Apel do twoich szefów, żeby dawali ci więcej takich zadań. To jest tak, że ja generalnie mam na to space, tylko ja tam też jestem od tego, żeby dowolić wartość biznesową. To też nie jest tak, że ja mogę się zajmować tylko tym, a to ponownie trzeba tak skoordynować też te testy, co ponownie zrobimy oczywiście ostrożnie, czyli uruchomimy znowu najpierw na devie i teście, tak, a dopiero potem wejdziemy pewnie na jedną instancję na produkcji. Troszkę trzeba skoordynować, potem ja też spodziewam się, że może być jakiś kłopot, diagnoza tych błędów, które ja tam wypisałem, tak jak powiedziałem, w pewnym momencie musiałem dojść do poziomu assemblera i analizy core dumpów, to nie jest proste, ja się brzydzę assemblerem, co już też wielokrotnie powiedziałem, nie jest to proste ani przyjemne i to trochę mi czasu zajmuje, więc po prostu nie chcę tego rozgrzebać i potem nie dokończyć, wolę po prostu chwilę poczekać, mieć na to czas i to zrobić porządnie, tak? Mam nadzieję, że w tym roku to się uda, szczerze mówiąc, bo ta dwójka mi się bardzo podoba, właśnie to fajne jest to, że te alokacje też można zbierać przy okazji, tak? Właściwie za darmo. Jasne. Kolejne pytanie jest troszeczkę pozbawione kontekstu i być może wiesz, o jaki kontekst będzie chodziło. To jak precyzyjnie logować, mierzyć, jak tyle przekłamań może być po drodze? Jeżeli to pytanie jest niepełne lub wymaga... Domyślam się, że chodzi o czas wywołania usługi. No de facto to, co możecie sobie zrobić, to mieć, że tak powiem, jakiś stos ELK, czyli tam właśnie jakąś panel, w której będą lądować i wasze logi i logi tych systemów, do których uderzacie, że one są oczywiście w obrębie waszej korporacji i mieć correlation ID, za pomocą którego możecie wyciągnąć pełen kontekst, czyli kiedy wy wywołaliście po raz ostatni, że tak powiem, jakąś magiczną usługę we frameworku, a potem możecie to porównać do tego, co loguje ten system, do którego uderzyliście. Tam jeszcze musicie, pamiętajcie też, że źródło prawdy o czasie działania tamtego systemu tak naprawdę jest w access logu, nawet jeżeli ten system będzie zrobił swój filtr, czy jakiś, nie wiem, kontroler, czy cokolwiek, który będzie wypluwać czasy trwania usług, to nie jest prawda, bo możecie mieć też taką sytuację, że wątek po prostu czekał na wątek z puli Apache'a, na wątek z Tomcata, żeby zacząć to obsługiwać i tego w tej aplikacji nie zobaczycie, to zobaczycie w access logu, dlatego też ważne, żeby zajrzeć do access loga tamtej aplikacji, ale no i to właściwie jedyny sposób, no tak naprawdę z poziomu takiego JVM-a to nie ma, nie widzę lepszej opcji. Wiem, że kilka tygodni temu był wykład o tym, czekajcie, jak on się tutaj nazywał, ten wykładzik o Springu ostatni, czekajcie, już znajdę. Nazywał się Tracing Issues in Your Application Marcina Grzejszczaka i tam ja właśnie Marcinowi zasugerowałem, jak mogliby zrobić tak jak najbardziej precyzyjnie i być może Marcin wam ten problem w Springu rozwiąże, bo to, jak to można zrobić, to właśnie fajnie, jakby to biblioteka robiła, a nie każdy customował w swoim kodzie, to można było zrobić coś takiego, że na poziomie web service proxy wrzucacie do jakiegoś thread lokala informację, że teraz jest wywołanie web serwisu i instrumentujecie
usługę tego, na przykład tego socket reada i po prostu tam się mierzy ten czas, na wywołaniu tej jednej konkretnej usługi i ten czas usługi jest przechowywany też w threadlocalu i potem te proxy z tego threadlocala wyciąga. Więc możliwe, że Marcin to zrobi w Springu i wtedy będzie bajka, bo wtedy no, byśmy mieli, że tak powiem, z pudełka rozwiązanie i trzeba no, dopingować go, żeby tam doprowadził to do tego celu, tak? Bo to, jeżeli kiedykolwiek będziesz to oglądał lub oglądasz nas teraz, to ponownie apelujemy. Kolejne pytanie, też kontekstualne od człowieka, który dla mnie za każdym razem, jak widzę jego nika, słyszę głos Michaela Jacksona z tym swoim okrzykiem, więc pytanie, czy inne profilery nadają się na proda w tym trybie? Przyczyny takie pytanie. No powiedziałem już tak, że flight recorder wbudowany w Java, perf, EBPF, a dokładnie to ten EBPF to tak naprawdę jest w pakiecie, który nazywa się PCC Tools, przy czym tam nie ma trybu wall, tak? Jedyny sposób na profilowanie w trybie wall, który ja znam, to jest właśnie async profiler, a ten tryb dla mnie jest najbardziej użyteczny, tak? Ja całkowicie rozumiem, że możecie na przykład mieć aplikację, gdzie dla was najważniejszym zasobem nie jest czas użytkownika, tylko na przykład procesor, bo za to na przykład płacicie masę mamony i wtedy potrzebujecie trybu CPU, wtedy spokojnie możecie rozważyć perf albo EBPF-a, bo do tego też się świetnie nadają. Tak? Innych tak naprawdę nie znam, są jeszcze rozwiązania komercyjne i APM-y. APM-y no, są przeróżne, tutaj to już jest wachlarz, tak? Może są płatne, są darmowe. Wiem, że Elastic ma też APM-a opartego o Async Profilera, więc pewnie tam da się jakoś to pogodzić, nawet jedno z drugim. Jest tych rozwiązań masa, przy czym APM-y, większość z nich jednak instrumentuje kod, czego ja jestem wielkim przeciwnikiem, jak już też kilka razy mówiłem, więc im mniej instrumentujemy, tym jest lepiej, bo wtedy mierzymy de facto, ile nasza aplikacja działa, a nie ile profiler działa podpięty do naszej aplikacji. Tak? Jasne. Michał pyta, czy widziałeś pierwszy raz low privilege processes do async profilera i czy potrafisz wyjaśnić po ludzku, jak to może profilować? Nie, nie umiem tego wyjaśnić po ludzku. Nie, przepraszam. Rozumiem, że widziałeś ten PR, tylko po prostu... Widziałem PR-a i wydaje mi się, że część z tego rozumiem, ale na pewno nie rozumiem wszystko, a już na pewno nie czuję się na siłach, żeby to komuś tłumaczyć, więc, bo naprawdę nie jestem pewien, czy ja nawet rozumiem, co tam się dzieje. Tak? To są już takie low-levelowe rzeczy na pograniczu C, systemów operacyjnych, że to naprawdę to ja tutaj aż tak się mocno nie czuję, żeby publicznie o tym mówić. Tak? Szkoda, aczkolwiek w pełni rozumiemy. Z pewnością. Kolejne pytanie w takim razie. Gdzie jeszcze w Spring Boot mamy timeouty na nieskończoność, a powinny mieć namacalną? Znaczy nie, czekajcie, to nie był timeout w Spring Boot. To nie był timeout w Spring Boot, to był timeout w Apache HTTP kliencie. Jak go nie podepniesz, to tam jest inna implementacja, która nie ma puli, więc tam nie ma. Czy tam jest jakiś timeout, to nie wiem, szczerze mówiąc. Generalnie no, dobrą praktyką jest to, że gdziekolwiek masz połączenie do systemu zewnętrznego, to sprawdź i ustaw timeout, nie sprawdzaj, czy są timeouty, tylko ustaw takie timeouty, jakie ci są potrzebne, tak? Nie jestem pewien, jakie timeouty ma na przykład Hikari, który jest tam domyślnym połączeniem do bazy danych. Wiem na przykład, bo to też tam jakiś czas temu wybuchło, że nawet jak na Hikari ustawicie sobie timeout na pobraniu połączenia na konekcie do bazy danych i na readzie z bazy danych, to i tak to czasami nie wystarcza, jeżeli używacie drivera oraklowego, bo driver oraklowy czasami go nie respektuje i trzeba jeszcze ustawić w driverze oraklowym timeouty. Więc to, no przeróżne są historie, ale generalnie to nie, to troszkę źle zadajesz pytanie, raczej powinieneś w swojej aplikacji, wszędzie, gdzie używasz usług zewnętrznych, zdefiniować timeouty takie, jakie są ci potrzebne, tak? To nie tędy droga, tak? Nieważne są, jakie są defaulty, tak naprawdę to nie może być tak, że defaulty są dobre i dla ciebie, i dla mnie jednocześnie, tak? Jeżeli chodzi o timeouty. Dobrze, kolejne pytanie. Czy async profile będzie może wydany pod analizę aplikacji napisanej w Javie 8? Znaczy async profiler działa w Javie 8, tylko ja go nie używam w Javie 8, bo my generalnie staramy się w Javie podnosić tą wersję Javy. Kiedyś chcieliśmy co LTS, ale teraz wydaje nam się, że jednak będziemy już niedługo się migrować na 15 czy tam 16, nie wiem, nawet nie wiem, czy ta 16 już tam wyszła oficjalnie, więc to nie jest tak, że on nie działa na 8, on działa na 6. Nie wiem, czy tryb wall działa na 6, wydaje mi się, że tryb alokacji działa na 7 dopiero, więc to po prostu on tam działa, tylko ja tego nie testowałem i nie mogę ci powiedzieć, jak jest ze stabilnością tego w Javie 8, bo po prostu tego nie używam. Jeżeli Tymku, jeżeli chciałbyś, żeby Krzysztof poszerzyć odpowiedź, to dodaj tutaj pytanie na
Na czacie, a my przejdziemy do kolejnego pytania. Czy format JFR umożliwia odseparowanie tych requestów, które długo trwały od innych? Można próbować. Pamiętajcie, że ten async profiler to jest tylko i wyłącznie próbkowanie, to nie jest instrumentacja, więc część danych możecie stracić, bo to próbuje co jakiś interwał czasu. I tak, jakieś takie rzeczy musiałem robić. I to, co tak powiedziałem, to jak sobie sparsujesz plik JFR, jakbyś sobie otworzył na GitHubie ten mój projekt Collapse JFR, to tam właśnie jest parser, tam wyciągasz takie rzeczy jak timestamp właśnie, identyfikator wątku i stos. I możesz na przykład sobie zrobić takie cudo, że czekasz od kiedy, że obserwujesz od kiedy wątek był zaparkowany i czekał na obsługę requesta, potem działał, a potem znowu czekał na obsługę kolejnego requesta. I w ten sposób możesz sobie jakby tak aproksymować, że w tym momencie on obsługiwał jeden request i masz wtedy czas startu, czas końca i możesz to sobie po prostu odjąć i wtedy możesz te filtr nałożyć na to, ile to trwało i też sobie tylko zrzucić te requesty, które trwały długo. Tak, to jest możliwe. Jakieś coś takiego robiłem, ja tego nie komitowałem nigdzie, ale tak, to jest dosyć, nawet dosyć proste. Jeszcze taka mała uwaga do tego mojego toola, jakby ktoś go używał. On jest razem z Async Profilerem 2.0 zmienił się format JFR. W Async Profilerze 1.8 jest używany format wersji 0.9, jeżeli dobrze pamiętam, a w wersji 2.0 jest używany w formie wersji 2.0 i ten mój tool nie działa dla Async Profilera wersji 2.0. Jak będę się przepinał generali na dwójkę, to napiszę, to po prostu to zrobię. Na razie też jakby nie mam space'u czasowego, żeby to robić, szczególnie, że to chcę wydać open source, więc to nie w godzinach pracy, tylko gdzieś tam wieczorem. No niestety mamy też inne tutaj zajęcia typu remont w domu i tym podobne, więc to no, nie ma za bardzo teraz na to czasu. Więc tak, no, zachęcam do używania. Ważne i ważniejsze. Tak, dokładnie. Ostatnie pytanie, już troszeczkę luźniejsze od Michała. Jaki będzie ten temat kolejnej prezentacji? Temat kolejnej prezentacji. No, tak naprawdę, no, prawda też jest taka, że ja też na realizację szkoleń mam coraz mniej czasu, bo jednak trochę tych tematów się teraz nazbierało, więc myślę, czy nie zrezygnować z takich płatnych szkoleń dla firm zewnętrznych i wtedy bym mógł z czystym sumieniem na przykład pokazać, jak krok po kroku analizować wyciek pamięci na podstawie HipDumpa. Może by ponownie udało się z Generali tutaj współpracę podjąć, żeby pokazać jakiś produkcyjny, prawdziwy, a nie znowu jakiś, co ma 10 mega. Więc może coś takiego, ale nie obiecuję, bo dopóki będę prowadził, że tak powiem, szkolenia, to nie będę tego robić, bo to też jest masa czasu, żeby to przygotować, bo też trzeba było zobfuskować tego HipDumpa i jak ktoś zna sposób na proste zrobienie tego, to niech mi da znać, natomiast ja na razie nie znam, bo to wiadomo, że o ile stosy, nawet jakby coś tam się zaplątało, jakaś nazwa biznesowa, to nic wam to w szerszym kontekście nie powie, a w HipDumpie są dane osobowe, tu wchodzą rzeczy typu RODO i tym podobne, no to jest zbyt ryzykowne, tu trzeba naprawdę masę czasu poświęcić, żeby to jakieś gafy nie pokazać publicznie i nie zostać wylanym z roboty za to, więc tutaj to mi chodzi po głowie, ale nie obiecuję, tak? Oczywiście, że tak. Będziemy trzymać kciuki, żeby to się udało, ale oczywiście wiemy. Nie widzę kolejnych pytań. Michał proponuje, żeby zatrudnić studenta do obfuskacji danych. I proszę bardzo, i dump obfuskowany za bardzo przyzwoite pieniądze. Jeśli chodzi o kolejne tematy prezentacji, które chcielibyście usłyszeć, może niekoniecznie od Krzysztofa, ale po prostu, to bardzo prosimy, żebyście wypełnili naszą ankietę po dzisiejszej prezentacji. Są tam pytania dotyczące prezentacji Krzysztofa, a Krzysztof szczególnie jest zainteresowany tym poziomem trudności przykładów. Czy były one wystarczająco jasno wytłumaczone, ponieważ sam ma świadomość, no, że były skomplikowane. Temat też nie jest najprostszy. Dlatego bardzo was prosimy, żebyście odpowiedzieli na te pytania, ale jest tam miejsce właśnie między innymi na to, żebyście podzielili się swoimi uwagami dotyczącymi prezentacji, ale i propozycjami na przyszłe prezentacje właśnie od Krzysztofa, ale także od innych prelegentów lub osób, które my jako liderzy wróga będziemy mogli poszukać takich osób, tak żeby te tematy zostały przez nas w jakiś sposób pokryte. Jeżeli za chwileczkę nie pojawią się jakieś ostatnie pytania, to cóż, myślę, że będziemy kończyć. Dziękuję ci, Krzysztofie, bardzo serdecznie za twoją obecność tutaj i za twoją wspaniałą prezentację. Bardzo się cieszymy, że byłeś w stanie wreszcie pokazać takie przykłady z prawdziwego życia i z prawdziwego
przypadków produkcyjnych, co zresztą było widać, nie tylko ja się bardzo cieszę z tego powodu, bardzo dużo osób właśnie na takie przykłady czekały i myślę, że mięcho stało się jeszcze bardziej mięchiste, więc myślę, że każda kolejna twoja prezentacja będzie tutaj jak najbardziej mile widziana, niezależnie od tego, co i kiedy się ona pojawi. Więc nie widzę kolejnych pytań. Dziękuję ci bardzo serdecznie za twoją prezentację. Dziękuję wam, drodzy wróbowicze, za obecność tutaj. Zapraszam do oglądania. Ta prezentacja będzie dostępna na YouTubie zaraz po zakończeniu naszej dzisiejszej transmisji. Jeszcze raz proszę, żebyście wy uzupełniali ankietę, bo dzięki niej wiemy, co robimy dobrze i jak robić to jeszcze lepiej. Dziękuję wam bardzo serdecznie, Krzysztofie. Dzięki. Dobranoc. I na razie. Dobranoc.